witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kacper Cyndecki, a dzisiejszy mecz ze mną skomentuje Adam Mokrzycki, witam serdecznie. Równo 50 dni temu, tutaj we Wrocławiu, na Pilczycach to wszystko się zaczęło. WKS wygrał pierwszy mecz w tym sezonie i od tego czasu jest już nie do zatrzymania. Bo ostatnia porażka to była czwarta kolejka ze Stalą Mielec i od tego czasu WKS dąży do tego, żeby historycznie wygrywać i dziś ma szansę na to, żeby ósmy raz w tym sezonie zwyciężyć. Jakie ty masz, Adam, nastawienie przed tym meczem? Co myślisz? Jakie są twoje nastroje? I czy Śląsk wygra po raz ósmy? Ciężko, żeby nastawienie i humory nie były sprzyjające, skoro Śląsk wygrał już 7 spotkań z rzędu. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie 8 zwycięstwo, a Śląsk ma do tego wielkie predyspozycje, bowiem wrocławianie w tym sezonie są drużyną, która jeśli wygrywa, to wszystko idzie po ich myśli, wszystko sprzyja, wszystkie okoliczności i gwiazdy na niebie układają się w taki sposób, żeby to właśnie drużyna Jacka Magiery schodziła z boiska jako zwycięzca. Tak, w ostatniej kolejce Śląsk-Wrocław wygrał z Wartą Poznań 1-0. I Adam, czy twoim zdaniem w tamtym spotkaniu było więcej szczęścia czy rozumu? Czy zespół Jacka Magiery miał szczęście po prostu i ten słupek Kajetana Szmyta z 11 w końcówce to był po prostu taki przysłowiowy fart? Czy może to była dobra taktyka szkoleniowca Śląska i poniosła ona Śląsk do zwycięstwa? Właśnie wydaje mi się, że w tych ostatnich właściwie dwóch meczach, jeszcze poprzednim z Piastem w Gliwice, tutaj na Tarczyńskiej Arena, wrocławianom nieco trochę sprzyjał ten łód szczęścia, ale wiadomo, jak się wygrywa, to na szczęście też trzeba liczyć i ono dopomaga wrocławianom. No, tutaj trochę Jacek Magiera musiałby zmienić nieco taktykę, żeby wrocławianie nie dali się spychać aż tak do głębokiej defensywy, gdzie będą tylko zapraszali swojego rywala nie tylko co na własną połowę, ale i we własne pole karne, bo to może się skończyć dzisiaj w skutkach tragicznie. Okej, to teraz możemy przedstawić składy obydwu zespołów. W bramce z numerem 12 Rafał Leszczyński, 4 Łukasz Bejger, 5 Aleks Petkow, 8 Patryk Olsen, 9 kapitan zespołu Eryk Exposito, 10 Matias Nauel-Lejwa, 16 Peter Pokorny, 17 Petr Schwarz, 26 Burak Indrze, 27 Martin Kączkowski, 33 Jehor Macenko, a na ławce rezerwowych zasiądą Kasper Trylowski, Aleksander Paluszek, Cameron Boltwick-Jackson, Kenneth Zofore, Karol Borys, Mateusz Żukowski, Daniel Łukasik, Piotr Samysta i Michał Żuchowski. A skład Górnika Zabrze prezentuje się następująco. W bramce Daniel Bielica, dalej z numerem 6 Damian Racak, numer 8 Daniel Paczeko, napastnik Sebastian Musiolik z numerem 9, gwiazda zespołu z numerem 10 Lukas Podolski, w obronie Konstantinos Triantafylopoulos, dalej 17 Kamil Lukoszek, 18 Daisuke Jokota, 26 Rafał Janicki, 27 Dominik Szala oraz z numerem 64 kapitan gości Erik Janża. Na ławce dobrze znany kibicom Śląska i były kapitan wrocławskiej drużyny Michał Szromnik. Z numerem 2 Boris Sekulicz, numer 5 Kryspin Szcześniak, numer 7 Adrian Kapralik, numer 11 Lorenz Enali, numer 16 Paweł Olkowski, numer 21 Piotr Krawczyk, 55 Szymon Czyż i 96 Robert Dadok. Trenerem Jan Urban. Tak, a sędzią dzisiejszego spotkania jest Tomasz Kwiatkowski, jego asystenci to Krzysztof Neyman, Tomasz Liskiewicz, sędzią technicznym będzie Piotr Urban, z kolei sędziami VAR będą Paweł Raszkowski, Arkadiusz Kamil Wójcik. I tak właśnie prezentuje się skład sędziowski, a my już mamy piłkarzy na murawie. To oni, widzimy jeszcze seniorów, którzy tutaj pojawili nam się na płycie głównej boiska. Jest także przywitanie kapitanów, bo dzisiaj seniorzy dostawali bilety i to oni mogli przyjść sobie tutaj na stadion i wspierać, kibicować Śląskowi Wrocław. No nie tylko seniorzy, bo również dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Tam piłkarze Śląska pozostawali na uczelniach. Kilka voucherów. Mamy nadzieję, że duża dzisiaj będzie frekwencja wśród tych młodych osób, właśnie studentów.
Tak, Adam, w ostatnich kolejkach Śląsk zdobywał bramki, ale nie strzelał ich kapitan. Erik Exposito, najlepszy strzelec Ekstraklasy i zespołu Śląska Wrocław. I czy twoim zdaniem ta niemoc Erika jest czymś spowodowana, czy to jest po prostu taki moment przestoju i już dzisiaj kapitan zdobędzie kolejne bramki? Uważam, że na pewno nie można mówić o jakimś lekkim kryzysie, bo żaden kryzys nie występuje. Erik to jest kapitan z krwi i kości, który bierze na siebie grę, często pomaga zespołowi w defensywie, a wiedząc to jego rywale, nie tylko z defensywy, ale i rywale cała jedenastka, będzie go pieczołowicie pilnować, tak jak podkreślał na konferencjach prasowych Jacek Magiera. Jest to jeden z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy w tym sezonie, dlatego zrozumiałe jest to, że będzie na radarach obrońców i miejmy nadzieję, że dzisiaj ucieknie z tego radaru Rafałowi Janickiemu i Konstantinowi Triantafylopoulosowi i dzisiaj wpakuje nie jedną, a może nawet kilka bramek Danielowi Bielicy. No to liczymy, że Erik Exposito będzie dzisiaj w dobrej formie. My już widzimy, że piłkarze na boisku, piłka na środku, Górnik dzisiaj na czerwono, Śląsk na zielono i rozpoczynamy ten mecz. Łapie dobrze Leszczyński tą piłkę w powietrzu. I do lewej strony, do Nauela. Nauel Leiva. Leiva do Jehora Matsenki. Matsenko. Matsenko i strata jest Rasak. Wybija Łukasz Bejger. Strefie. Konstantin Triantafylopoulos i Podolskiego. Ten do Dominika Szaly. Już jest Triantafylopoulos do lewej strony. Spokojnie Górnik na własnej połowie będzie rozgrywał tę akcję. Teraz Erik Janża, kapitan zespołu. Janża do byłego zawodnika Pogoni, Greka Triantafylopoulosa, który przetransferował się, że tak powiem, do Górnika, zmienił barwy klubowe i pozostaje nadal w Polsce, w Ekstraklasie ten zawodnik. Kwiat trwało jego trochę wdrożenie do zespołu. Jest to zawodnik nieco kontuzjogenny. W Pogoni Szczecin też nie występował od pierwszej do ostatniej minuty w każdym spotkaniu, no ponieważ trapiły go te kontuzje, a teraz uwaga. Teraz Podolski do Jokoty. Jokota drybluje w środkowej strefie, strzela, ale dobrze Łukasz Bejger. No niezły dribbling teraz Japończyka, ale z kontrą wychodzą wrocławianie. Teraz Burak idzie, ale źle zagrał, jest Jokota, piłka w kierunku Podolskiego, ten walczy w środkowej strefie, jest faulowany. Jestem ciekawy dzisiaj postawy Sebastiana Musiolika, jest to najbardziej bramkostrzelny zawodnik Jana Urbana, no ale no strzelił tylko dwie bramki, więc cztery razy mniej niż najskuteczniejszy w Ekstraklasie Erik Exposito, więc można powiedzieć, że Musiolik jeszcze nie wszedł w buty po Szymonie Włodarczyku, który ostatnio wystąpił przeciwko Rakowi w Częstochowa w drugiej kolejce Ligi Europy. Dokładnie, teraz Janża na krótko, dośrodkowanie w pole karne, ale dobrze wybija Erik Exposito, jeszcze piłkę zgarnia Kączkowski, wybija ją dalej. No właśnie, podczas stałych fragmentów gry Exposito też bardzo nisko cofa się do defensywy i wspomaga swoich partnerów. A teraz będzie kolejny stały fragment gry, ponieważ Jehon Matsenko faulował w pojedynku główkowym chyba Dominika Szale. Tak.
tak, sfaulował Ukrainiec tutaj piłkarza Górnika, dobrze zauważył to Tomasz Kwiatkowski, zagwizdał, będzie faul i teraz często piłka na połowie Śląska-Wrocław, nie potrafią wrocławianie wyjść z własnej połowy i Górnik dość mocno, agresywnie gra i stara się już tutaj od samego początku, już od tej czwartej, piątej minuty rozpocząć strzelanie we Wrocławiu. No, na razie można powiedzieć, że Górnicy dobrze weszli w ten mecz. Nie pozwalają wyjść Śląskowi spoza własnej połowy. Już trzeci stały fragment gry w tych pierwszych pięciu minutach. Teraz będzie kolejny. Wcześniej interweniował Erik Exposito. Być może ponownie Hiszpan zażegna zagrożenie. Teraz patrzę, jak on dośrodkowuje w pole karne. Jest granie, zamieszanie w polu karnym Śląska, ale wybija piłkę Martin Kończkowski poza linię końcową. Taki biliardzik mieliśmy. Każdy z piłkarzy, którego dotknęła ta piłka, tak strącał na ten dalszy słupek, aż w końcu piłka mogła dojść do któregoś z piłkarzy w czerwonych koszulkach, ale najbardziej przytomny w polu karnym okazał się jeden z piłkarzy WKS-u i wybił golówkę na rzut rożny. Tak, grali tutaj piłkarze WKS-u w takiego gorącego ziemniaka. Nikt nie chciał piłki, była ona ciągle odbijana. I teraz mamy rzut rożny, w narożniku już ustawiony Janża. Na krótko, dośrodkowanie w pole karne, jest tam duży tłok, ale broni tutaj Rafał Leszczyński. Strzał jednego z piłkarzy Górnika. Na razie Górnik dominuje w tym meczu, trzeba to przyznać. Kolejny stały fragment gry, po którym było naprawdę groźnie, a już szybkie rozegranie na krótko. Paczeko wrzutka w pole karne, uwaga, wybija tym razem Petkow i kolejny rzut rożny. Tak, bardzo ładna interwencja Aleksa Petkowa w tym momencie i Śląsk naprawdę w dużych tarapatach, można powiedzieć. Piłka wędruje z jednego narożnika pod drugi i tym razem znowu Erik Janża podąża do chorągiewki. Razem z Danim Paczeko, piłkarzem, który co ciekawe grał w Liverpoolu i wielu innych klubach, które są dość solidne, topowe. Teraz dośrodkowanie zgrane, ale przewrotką wybija dość ekwilibrystycznie Petr Schwarz piłkę z pola karnego WKS-u. A to jest okazja, żeby trochę wyjść spod własnej połowy i uprzykrzyć tutaj wysokim pressingu. I właśnie teraz Erik Exposito wyszedł do Daniela Bielicy, przypresował go i bramkarz Górnika pod presją musiał wybijać piłkę. W rezultacie będzie aut dla WKS-u. Tak, Daniel Bielica musiał teraz interweniować w taki dość nerwowy sposób, wybicie w aut. Teraz Śląsk wreszcie będzie mógł przez chwilę tą piłkę pod nogami przytrzymać. Może będą chcieli skonstruować jakąś akcję wrocławianie, ale teraz futbolówka na Schwarza. Schwarz traci piłkę i już znowu Górnik, Triantafylopoulos przy piłce. Do Dominika Szale. Szala. Jest Poczeko do lewej strony, do Rasaka. Na dwóch piwotów można powiedzieć dzisiaj Górnik. I piłka do prawej strony. Dajuso Jokota. Jokota, krótko piłka trzymana przy nodze, ale dobrze interweniuje Hormacenko. Nie wiem, czy tam nie powinno być chyba jeszcze piątki. Czy ta piłka po wybiciu Macenki nie o tak właśnie jeszcze o kolano Japończyka. Ale będzie kolejny korner. I znowu Jansza i Paczeko. Tak, na pewno warto zwrócić uwagę na tego zawodnika, który biega dzisiaj tutaj bliżej prawej strony z osiemnastką, czyli Dajose Jokotę. Prowadzenie krótkie o piłki przy nodze. Dość sprytny, zwinny jest to zawodnik, który może napędzić dużo kłopotów Śląskowi, ale teraz piłka u Paczeko. Paczeko, dośrodkowanie w pole karne. Duże zamieszanie. Przy piłce dalej Górnik. Wycofanie Rasaka do Janży. Ten dośrodkowuje. Zamieszanie po raz kolejny. Piłka zgarnia przez Paczeko. Paczeko do Szale. Szala, dośrodkowanie. Miękkie zamieszanie. Pusty przelot Rafała Leszczyńskiego i od bramki będzie stawiać bramka Śląska. Całkowita dominacja podopiecznych Jana Urbana. Bardzo dobrze weszli w ten mecz. Śląsk, można powiedzieć, kontynuuje swoją trochę taką bierną postawę, tak jak w ostatnich meczach. I z Wartą Poznań i w drugiej połowie przeciwko Piastowi Gliwice. Górnicy też teraz zostają wysoko na połowie rywala. Rafał Leszczyński wygania teraz swoich partnerów, żeby powalczyli o tą górną półkę i nie konstruowali akcji od podstaw. Bo tutaj mogli się narazić na szybką stratę piłki, co mogło się skończyć bardzo niebezpiecznie. Teraz druga futbolówka na Exposito, ten ją zgarnia. Exposito do Nauela. Nauel wchodzi ledwo w pole karne. Nauel wziął rywala na zamach. Dalej Nauel, ale piłka została mu wybita spod nóg. I mamy rzut rożny dla WKS-u.
Tak, teraz trochę kibice Śląska mogli poczuć trochę radości z tego względu, że ich ulubieńcy wyszli po raz pierwszy, a to już jest zaraz 10 minuta, kiedy na dobrą sprawę wyszli z własnej połowy i od razu zagrosili bramce Bielicy. I w narożniku ustawiony już Petr Szwart z piłką. To on będzie dośrodkowywał tą futbolówkę w pole karne. Dośrodkowanie dość mocne. Piłkę wybijają górnicy, schodzi, zgarnie ją Patrick Olsen. Znowu do Szwarca. Szwarc, Nauel, Matias Nauel, Lejwa, dośrodkowanie, jest tam strzał Matiasa Martina Kączkowskiego, ale wysoko nad bramką. Matias do Martina, niestety Martin nieco chybił, zbyt mocno podszedł pod tą piłkę, nie nakrył ją tak swoją prawą stopą i w rezultacie no dość znacznie się pomylił, ale warto pochwalić za tą akcję, ładnego zagranie tutaj i ciekawe wypatrzenie swojego prawego obrońcy. Tak, na pewno był to jakiś plan Matiasa Nauela, żeby dojrzeć właśnie tam Martina Kończkowskiego. Ten złożył się z woleja. Dobra, to była akcja Śląska. Pierwszy strzał na bramkę Daniela Bielicy. Na pewno chciałbym zauważyć, że Petr Szwarc po raz kolejny zszedł do bocznego sektora. Mogą się tworzyć takie trójkąty pomiędzy prawym obrońcą, prawym pomocnikiem i właśnie Petrem Szwarcem i analogicznie na lewej stronie. A teraz Czech faulowany na połowie górnika. Musiał się ratować właśnie przewinieniem Daniel Paczeko, bo rozpędzał się już tam powoli Petr Szwarc i no sfaulował zawodnik górnika i teraz wrocławianie będą wznawiać gdzieś tam z okolic koła środkowego. Patrick Olsen ustawił sobie już piłkę na murawie i to on będzie wznawiał do Petera Pokornego, którego postać w Śląsku jest dość ciekawa. Na początku nerwowo, teraz zagrał w kierunku wchodzącego gdzieś tam w kierunek pola karnego Buraka Indrze. Ale wracając do mojego wątku, Peter Pokorny, jak ty oceniasz jego postać, Adam, w tym sezonie w Śląsku i ten transfer? Na perco na pewno bardzo aktywny, 4 żółte kartoniki, już raz pauzował, ale Jacek Magiera potrzebował takiego żołnierza, który będzie odpowiedzialny za defensywę, wspomagał środkowych obrońców i był też aktywny w asekuracji. A teraz poczekajmy, bo Jokota wrzutka w pole karne, takie wstrzelenie trochę futbolówki, ale do nikogo, i wyłapał futbolówkę Rafał Leszczyński. I teraz od razu długie zagranie w kierunku Matiasa Nauela Lejwy. Ten przyjmuje piłkę i od razu w kierunku Exposito, troszeczkę go wygonił tym zagraniem Exposito, ale piłkę traci i dobrze odebrał mu ją Paczeko. Mógł trochę poczekać z tym zagraniem Nauel, ale Exposito też nie najlepiej przyjął sobie futbolówkę i za jego pleców wyrósł właśnie Paczeko. A teraz bardzo dobra interwencja Aleksa Petkowa, który zatrzymał kontratak piłkarzy z Zabrza. Chcieli gdzieś tam prostopadłym zagraniem zagrać w kierunku Musiolika, ale się to nie udało, bo Bułgar był bardzo dobrze ustawiony i po raz kolejny przejmuje takie zagrania właśnie nowy nabytek Śląska, który jest jednym z lepszych transferów w Ekstraklasie, ogólnie patrząc na pewno. Przydał się taki piłkarz Śląskowi Wrocław, mówił też o tym Jacek Magiera przed rozpoczęciem tego meczu na konferencji prasowej. Właśnie Alex Petkow to zawodnik, którego potrzebowali, że to pomału taki lider linii defensywnej. I te transfery Dawida Baldy na razie się bronią. A teraz Górnik spokojnie wprowadza piłkę na połowę Śląska. Jest tutaj Triantafylopoulos do szaly. Triantafylopoulos, wycofanie w kierunku Janickiego. Ten mecz wygląda tak, jak się spodziewaliśmy, że to Śląsk, mimo tego, że gra mecz na własnym obiekcie, to będzie czyhał na te kontrataki. W takim graniu wrocławianie czują się najlepiej, żeby uprzykrzać życie rywalowi i wyprowadzać zabójcze kontry, które później przekładają się na punkty, a w ostatnich 7 meczach tylko w każdym meczu na 3 punkty. Tak, łącznie naprawdę bardzo dobrze to wygląda, jeśli chodzi o punktowość Śląska-Wrocław. Dzisiaj wrocławianie myślą o tym, żeby wygrać po raz kolejny. Teraz Petr Szwarc, duże zamieszanie, jest gęsto, ale Matias Nauel Lejwa nie boi się takich miejsc, gdzie jest duży tłok. On jest bardzo dobrym technicznym zawodnikiem. Jego współpraca z Erikiem Exposito rośnie z meczu na mecz. I na pewno obserwujemy to w dzisiejszym spotkaniu, kiedy Erik często schodzi gdzieś tam do lewej strony, gdzie gra Matias Nauel Lejwa. I tam próbują się komunikować ci zawodnicy. Dobre teraz zagranie Olsena do Exposito. Zszedł fajnie Hiszpan.
Nieraz Exposito przyjmuje piłkę, bierze ją na ścianę, ależ to jest technika tego piłkarza. Walczył z kilkoma rywalami, wygrał to starcie. Teraz jeszcze fizycznie z Jokotą. Zwyciężył ten pojedynek Hiszpan. Ale filigranowy Jokota na pewno nie odpuścił. Ani się nie odbił od Exposito, bo ja bym powiedział, że to trochę Exposito się od niego odbił. Ale koniec końców piłka dla Śląska. Już Exposito znowu. Teraz traci piłkę Hiszpan, ale fauluje tutaj Jehor Matsenko Jokotę i na pewno ciężko będzie miał dzisiaj Ukrainiec z Japończykiem w tym spotkaniu. Szybka, zwinna noga Jokoty kontra solidność Jehora Matsenki. Zobaczymy, jak to starcie się dzisiaj rozwiąże. Kto wyjdzie zwycięstwo z tego pojedynku? Teraz Podolski, długa piłka w kierunku Janży. Erik Janża. Dokładnie teraz Kączkowski. Interweniował, wyskoczył tuż przed Janżę. Kompletnie tego nie spodziewał się kapitan Górnika, ale będzie aut dla podopiecznych Jana Urbana. Ponownie to Górnicy w rozegraniu piłki. Jeśli jesteśmy już przy Janie Urbanie, to warto powiedzieć, że Jan Urban i Jacek Magiera znają się bardzo dobrze, bo trener... Jak łyse konie, bym powiedział nawet. Tak, od 2007 roku współpracowali razem. Później te ich drogi poszły w dwóch innych kierunkach, dwóch innych trenerskich. Dwa inne trenerskie zakątki, teraz dośrodkowanie w pole karne, ale Musiolik nie trafia w piłkę. Dobra próba Lukasa Podolskiego. Będzie na pewno coraz częściej wrzucał piłkę w pole karne. O, Musiolik to jest zawodnik, który potrafi grać głową, więc Bejger i Petkow muszą się mieć na baczności dzisiaj. Ale wracając do tych pojedynków Magiery i Urbano, to trzykrotnie mierzyli się ze sobą obaj trenerzy i trzykrotnie wygrał mistrz, można powiedzieć, czyli Jan Urban i jeszcze uczeń, którym jest w tym przypadku Jacek Magiera, nie pokonał mistrza. Zobaczymy, czy dzisiaj to się zmieni, czy zespół Śląska zwycięży. A teraz chyba łokciem gdzieś tam uderzył Petr Schwarz przy przyjmowaniu piłki jednego z piłkarzy Górnika. Bo myślę, że to było bardzo przypadkowe tutaj przewinienie Petra Schwarza, jeśli można tak powiedzieć. Ale leży tutaj na boisku jeden z piłkarzy Górnika. Damian Rasak. Tak, i mamy teraz chwilę przerwy. Były zawodnik m.in. Wisły Płock, do której często Śląsk w tym sezonie jest porównywany, bowiem zespół z Płocka w ostatnim sezonie też bardzo dobrze grał na początku edycji, a później wiemy, jak to się skończyło. Śląsk wyprzedził Płoszczan, którzy spadli do pierwszej ligi i wszyscy we Wrocławiu liczą na to i wyciągają wnioski też z tego, co działo się w ekipie Nawciarzy, że to się nie powtórzy i że nie zajdzie taki proces jak właśnie w Płocku. A jak ty, Adam, myślisz, czy to w ogóle są szanse na to, żeby Śląsk potoczył taki sam los jak Wisła Płock? Nie, nie ma na to całkowicie żadnych szans. Tak uważam, Śląsk jest zupełnie inną drużyną niż Wisła Płock. Już w tym momencie mają większy dorobek punktowy o 5 oczek, jest więcej rozegranych meczów, a oni dalej się utrzymują na pierwszym miejscu. Wisła Płock już w tym momencie była na miejscu 4 bądź 5. Ale szerzej ten problem jest opisany przez naszego redaktora Marcina Sapunia, więc odsyłamy tutaj do jego tekstu, który znajdziecie na naszej stronie śląsk.net.com. A my przypomnijmy, jak wygląda sytuacja w tabeli. Górnik na 4 miejscu od końca, 15 pozycja, 9 punktów. Nie liczymy oczywiście tego meczu na razie, bo jeszcze jest rozgrywany, a Śląsk na pozycji lidera z 22 oczkami. Po tym spotkaniu Wrocławianie mogą się umocnić na pozycji lidera i mieć 25 punktów przy zwycięstwie. Z kolei Górnik może jeszcze bardziej oddalić się od strefy spadkowej. Przy zwycięstwie będą mieli tych punktów 12. Teraz zamieszanie w środkowej strefie, ale wychodzą z tego szczęśliwie Górnicy. Teraz Jokota, ale chciał zagrać na pamięć w kierunku Szaly, który nie podążał za tą akcją. I Śląsk zyskuje tutaj posiadanie piłki. Była okazja na kontratak, ale zwolnił to trochę Nauel. Odegrał do Sena, a ten już szeroko rozrzucił futbolówkę do Martina Kączkowskiego. I Śląsk przekonwertował tę kontrę na atak pozycyjny. Teraz Wrocławianie mają taką chwilę, gdzie mogą odpocząć, powymieniać kilka podań, pograć szybko, tak jak lubi Nauel i Erik Exposito. Teraz właśnie zgranie na drugą stronę od Nauela do Patryka Olsena, ten do Kączkowskiego, ale wślizgiem poszedł agresywnie Erik Janża i wybił piłkę spod nóg byłego zawodnika Piasta Gliwice. Ciut za mocne zagranie Olsena do Kączkowskiego, trochę go wrzucił na konia, że tak powiem kolokwialnie, i to Kączkowski musiał gonić do tej piłki. Wykorzystał tę całą sytuację Janża i zablokował wrzutkę prawego defensora WKS-u. A w narożniku jest już Petr Schwarz, który jest znany ze swoich dalekich wrzutów z autu. I teraz właśnie...
właśnie Schwarz wykonuje ten out dość mocno do Erika Exposito. Piłka spada gdzieś tam pod nogi Matsenki, ale nie zdołał do niej dojść Ukrainiec i Nauel wycofuje do Bejgera. I Śląsk teraz starał się skorzystać z tego elementu gry, który w poprzednim spotkaniu z Wartą był dobry dla właśnie gospodarzy. Teraz zagranie od Bejgera, który strzela tutaj wysoko nad bramką, co prawda z voleja, ale dobre było to wprowadzenie piłki na połowę Górnika ze strony 21-latka. No tak, Bejger jest znany ze swoich wejść ze strefy defensywnej w drugą linię, a nawet w pierwszą linię, ale warto przypomnieć ostatni występ Łukasza Bejgera przeciwko Górnikowi Zabrze. Równo rok temu Śląsk wygrał 4-1. Bejger zaliczył dwie asysty, strzelił jedną bramkę i został MVP meczu. Wtedy rozgrywał mecz na prawym wahadle, dzisiaj na środku obrony, ale to niczemu nie szkodzi, żeby powtórzył dzisiaj swój wyczyn młodzieżowy reprezentant Polski. I być może wisi w powietrzu jego powołanie do seniorskiej kadry. Oby tak było, bo naprawdę duża chluba byłaby dla Śląska, żeby właśnie takiego reprezentanta mieć w swoich szeregach, bowiem wiemy, jak to zadziałało na Aleksa Petkowa, który pojechał na reprezentację, na kadrę Bułgarii i wrócił w dobrych nastrojach. Na pewno jest to taka nobilitacja dla zawodnika, kiedy jest powołany, ale teraz Burak Indzie w środkowej strefie. Indzie bliżej pola karnego do Exposito. Exposito do Indzie górą, ale nie było to dokładne dogranie. Teraz Schwarz w kierunku Nauela. Matias Nauel. Nauel chciał zagrać tam do bodajże Buraka Indzie, który szedł tutaj do środka. I znowu będzie chyba takie długie wrzucenie piłki w pole karne. Tak, tutaj wyganiał swoich partnerów w szesnastkę Petr Schwarz w stylu Mariusza Pawelca te wrzutki. A ja dzisiaj widziałem wchodząc na trybunę Mariusza Pawelca, więc pewnie gdzieś tutaj się znajduje. Były zawodnik Śląska Wrocław, jeden z trenerów i zawodników rezerw obecnie. Teraz Peter Pokorny skiksował gdzieś tam tym dograniem, ale przy piłce dalej utrzymuje się WKS. Teraz Schwarz, dośrodkowanie w pole karne, zbiera piłkę, Indzie uderza, ale prosto w ręce Bielicy. Pierwszy celny strzał WKS-u, ale nawet gdyby padła po tym bramka, wydaje mi się, że tam faulowany był mimo wszystko jeden z piłkarzy Górnika Zabrze. Teraz piłka w środkowej strefie i Erik Exposito z wyższym pressingiem. I z akcją będzie szedł teraz Górnik. Trochę uspokoił nam się ten mecz. Górnik już tak po tych 10 minutach nie... oblężenia bramki, trochę się cofnął, do głosu też doszli wrocławianie, no i ten mecz się wygównął. I teraz Rasak do lewej strony, do Janickiego, był zawodnik m.in. Lechii Gdańsk, do Rasaka. No i tak kolejne podanie pomiędzy sobą wymieniają. Teraz długie zagranie, ale pośliznął się tutaj Kończkowski, było to niebezpieczne. Erik Janża dośrodkowuje, jest tam jeden i drugi piłkarz Górnika, czyli oczywiście Pusiolik. Teraz Exposito do Olsena, Olsen, Exposito dalej przy piłce, Exposito. No i mógł tutaj wcześniej zagrać piłkę. Teraz prostopadle do Nauela, Nauel sam na sam, Nauel, Bielica, dobra interwencja, jeszcze Schwarz, kolejny raz Bielica świetnie interweniuje. No była sytuacja stuprocentowa, nawet dwie. Pytanie, czy tam nie było spalonego, no, ale takie sytuacje trzeba wykorzystywać. A na trybunach wznosi się coraz bardziej zagorzały doping. I teraz Alex Petkow. Dobra, to była podwójna szansa Śląska Wrocław. Teraz ładny dribbling Petera. No i faulowany sok. Tak trochę w stylu nowej odsłony EA Sports FC 24. Kółeczko i minięty na zamach jeden z piłkarzy. Ale zdecydowanie Daniel Bilica nie tak jak bramkarze w nowej edycji EA Sports Game. To chyba nie moi bramkarze. Ale wróćmy do meczu. Teraz no i znowu się poślizgnął. Kolejne poślizgnięcie piłkarza Śląska i kontratak Górnika, Jokota. Teraz Jokota wziął pięknie na zamach Olsena i wycofał tę akcję do szaly.
strzela do Paczeko, ten do Podolskiego, który gra dzisiaj bardzo nisko. Podolski do Janży. Erik Janża, dośrodkowanie w pole karne. Jest tam Musiolik, ale wybija piłkę Petkow. No, wybicie koniec końców szczęśliwe, ale tam dużo nie brakowało, żeby ta piłka znalazła się w bramce, nie tej co trzeba. Będzie rzut roczny dla Górników. No i z tego rzutu rożnego nie wyszło, będzie piątka dla WKS-u. Tak, teraz Wrocławianie będą wznawiać od środka. Peter Pokorny, dużo swobody w środkowej strefie, wyprowadza tą piłkę, gra w kierunku Jehora Macenki. I Wrocławianie będą tutaj powoli konstruować swoje ataki. I Petkow do Pokornego. Ten wycofuje do Bejgera i tak trochę w niskiej, w niskim posiadaniu piłki Wrocławianie. A między innymi z takich ciekawych... Ależ teraz sito teraz założył Olsen i przerzuca piłkę trochę za plecy do Nauela, ale Hiszpan zdąży dojść do tej futbolówki. A jeśli chodzi o trybuny dzisiaj, to widzimy na nich Antoniego Królikowskiego, czyli jednego z aktorów filmu Bad Boy, który rozgrywał nam się tutaj na stadionie we Wrocławiu. Kręcony był ten film. A ale widzimy, że sentyment. Dzisiaj nic nie kręcą. Uwaga, Exposito teraz. Exposito, uderzenie, poprzeczka! Jeszcze chyba... dopada Inge, zgrywa w kierunku Exposito. Ale szuknął jak z armaty Hiszpan. Jeszcze chyba interweniował Bielica i przy piłce dalej Śląsk. Nauel. Matias Nauel. Nauel dośrodkowanie, jednak zamarkowanie, podanie w kierunku Pokornego. Ten zbiera się na uderzenie rakieta, ale w trybuny. No trochę tutaj emocje podeszły pod gardła, głośniej mogliśmy krzyknąć. Pokorny też chyba poczuł jakąś taką nerwowość lekką, postanowił uderzyć i pozbyć się tych emocji, ale uderzenie było bardzo niecelne i od bramki rozpocznie Bielica. Jeszcze w nawiązaniu do Antoniego Królikowskiego, to jest to wiekny kibic Liverpoolu. Na pewno ciekawostka przy tej oglądać Daniela Paczeko na boisku, byłego zawodnika Liverpoolu, jest tutaj jakaś analogia, których można się doszukać. Teraz piłka w kierunku bodajże Musiolika, ale wyszedł w powietrze Peter Pokorny. Jest już szala do Paczeko. Do Rasaka oczywiście. Tak, przepraszam bardzo. Rasak, Kończkowski, Śląsk teraz przy piłce. Peter Pokorny do Olsena, ale po co takie wybicie ze strony Duńczyka? Oddanie piłki za bezcen, za darmo. I konstruować swoje ataki mogą piłkarze Górnika. Teraz Podolski, były zawodnik m.in. Interu, Mediolanu czy Arsenalu. Jeśli chodzi o byłych piłkarzy Interu, to mamy jednego takiego w Śląsku Wrocław. Jest nim Patryk Olsen, ale tam tylko dwa mecze na poziomie Serie A i to nie w pełnym wymiarze czasowym, jakieś ogony. Zdecydowanie jest to też jakieś osiągnięcie. Zagra się chociaż minutkę w Serie A, każdy z nas na pewno chciałby coś takiego doświadczyć. Ale teraz wracajmy do realiów Ekstraklasy, bo to tutaj właśnie w Ekstraklasie znajdują się piłkarze Interu, Liverpoolu czy właśnie Bayernu, tak jak Podolski. To jest nieudane zagranie Triantafylopoulosa do Jokoty. Nie zrozumieli się ze sobą dwaj partnerzy Górnika Zabrze i od autu rozpoczyna już Jehor Macenko. Kierunkowe przyjęcie Szwarca do piłki dopadł Nauel, ale ją stracił. Teraz Jokota, ale dobrze zablokowany tutaj przez Erika Exposito. Zbili sobie jeszcze piąteczkę Hiszpan z Japończykiem. To chyba po tym ostatnim starciu. Docenił może respekt, docenił taką siłę Erika Exposito u Japończyka, że nie jest to taki lekki zawodnik. Do Janży. Janża często dzisiaj dośrodkowuje te futbolówki w pole karne. Teraz Paczeko. On zawsze jest pod grą, jeśli chodzi o Górnik Zabrze. Teraz Triantafylopoulos zapędził się trochę grę. Koniec końców stracił futbolówkę, ale znowu to Górnicy. Duże zamieszanie. Teraz Podolski ma dużo miejsca. Podolski strzela po ziemi, ale dobrze blokuje Łukasz Bejger. I Śląsk rusza z kontra. Piłka wychodził z własnej połowy, ale fatalnie przyjął piłkę Hiszpan. No była to okazja, bo na pewno nie było spalonego.
Tak, ale zapędziła się gdzieś ta piłka pomiędzy kolanami Hiszpana, który nie miał jak tam przyjąć tej futbolówki. Źle się gdzieś tam zaplątała pod jego stopami, pod jego kolanami. Koniec tej akcji UKS-u. Ale świetnie tutaj Pokorny po prostu zauważył w ułamku sekundy i od razu... Teraz znowu Nauel, teraz takie podanie górą do Exposito. Ten wychodzi na czystą pozycję. Exposito! Exposito w polu karnym strzela, ale nie ma! Nie ma gola! Świetnie tutaj Exposito, tym razem idealnie się zabrał z piłką. Hiszpan miał za swoimi plecami dwóch obrońców, ale no zabrakło chyba siły na uderzenie, żeby tą piłkę skierować na przykład pod poprzeczkę, a nie prosto w bramkarza Górnika Zabrze. Będzie tylko rzut rożny. Teraz pretensje ze strony Janickiego w kierunku swoich kolegów. Jak oni dopuścili do tego, że Hiszpan przepchnął tą dwójkę i wszedł w pole karne, uderzył gdzieś tam z okolic 5 metra i naprawdę było blisko, a Śląsk mógłby tutaj w 30 minucie wyjść na prowadzenie. I teraz zdenerwowany także Jan Urban przy linii bocznej. Piłka od Nauela do Schwarza. Schwarz znowu przy piłce, dośrodkowanie w pole karne. Jest tam bodajże Petkow albo Kączkowski bardziej. A nawet Buga Kindrzew, czyli najniższy z tej trójki. No i to on właśnie nie zdołał doskoczyć do tej piłki, tylko tak futbolówka smygnęła tył głowy Turka i wypadła poza linię końcową. Będzie aut bramkowy. A teraz Śląsk stara się podejść gdzieś tam wyżej. Nie chcą dać Górnikowi zagrać tej futbolówki od razu na krótko. Chcą, żeby w 30 minucie Górnik troszeczkę się pomęczył, choć Janżasz szedł tutaj, zamarkował tak naprawdę, zmylił ten pressing Śląska Wrocław i od bramki tak naprawdę z własnej połowy rozpoczynają piłkarze Górnika. Teraz Trianta Filopoulos do Rasaka. Damian Rasak do lewej strony, jest tutaj Janicki. Janicki do Trianta Filopoulosa i Grek już przy piłce. Szala, Trianta Filopoulos, teraz takie wymiany piłki na własnej połowie ze strony zawodników Górnika. W tym 38 starciu obydwu zespołów w historii. I teraz znowu Trianta Filopoulos. I Marcenko teraz przepuścił piłkę. Ale w koniec końców na spalonym kibice się troszkę poddenerwowali tą decyzją arbitra. Uwaga, Exposito teraz, brzydki faul Janickiego i być może będzie pierwszy żółty kartonik. Kibice domagają się tego żółtego kartonika. Tak, mocno tutaj gestykulują fani WKS-u i krzyczą, że powinna być żółta kartka. Ale jeszcze się upiekło. To jeszcze nie w tym momencie. Lecha Poznań czy Lechii Gdańsk. Na pewno opyty z Ekstraklasą jest to piłkarz. Wiemy, że gra się na niego nieprzyjemnie już niejednokrotnie. Mierzył się z Erikiem Exposito, ten zawodnik, w różnych barwach klubowych. Ale wiemy też, że Rafał Janicki jest dość elektrycznym piłkarzem i jest taką lekką tykającą bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć i popełnić jakiś błąd na korzyść, tak, tym razem Śląska. Teraz przy piłce Petr Schwarz, dośrodkowanie miękkie gdzieś tam w kierunku Erika Exposito. Ten obrócił się z piłką. Exposito! Exposito strzela i gol! Jest gol! 33 minuta, Erik Exposito rozpoczyna nam tutaj strzelanie we Wrocławiu! Fantastyczna bramka Hiszpana. Mówiliśmy o lekkim kryzysie. Ktokolwiek sobie o tym pomyślał, może już o tym zapomnieć. Hiszpan idealnie przyjął tą futbolówkę. Jednym przyjęciem obrócił się z piłką, miał już jednego obrońcę za plecami. Nie uderzył w pierwsze tempo, tylko w drugie. No i zapakował tą piłkę pod ladę, bez szans. Bielica 1-0 Śląsk. Bardzo, bardzo, bardzo ładna akcja Erika Exposito, wręcz indywidualna, tak jak lubi to Hiszpan najbardziej. Minął jednego, drugiego, potem trzeciego rywala. Dla niego piłkarze Górnika to nie były żadne przeszkody i umieścił tutaj piłkę w siatce. Jest to 48 gol w barwach Śląska Wrocław i 9 w tym sezonie. A teraz dajmy chwilę kibicom. No, tak jest. Zawsze prowadzi WKS! WKS!
zasłoniło nam się nawet słońce we Wrocławiu tutaj. Przyciemniło się trochę, ale znowu wracają na promienie. Znowu Exposito. Exposito do Nauela. Nauel do... Ależ ładnie teraz wrocławianie, uwaga, tak z piętki próbował Czech. Przepraszam, że tutaj wszedłem w słowo. Ale pięknie wygląda gra śląska. Są niesieni przez trybuny i przez dobrą grę. Tak, bardzo ładnie. Jeśli są wyniki, jeśli jest pewność siebie, to wszystko może wychodzić. Bardzo ładnie teraz Śląsk-Wrocław tak naprawdę po tym fragmencie. Teraz strata Paczeko, jest Olsen. Teraz Olsen. Patryk Olsen. Powoli konstruuje tą akcję do Buraka Indrze. Burak Indrze. Teraz do Kączkowskiego. Kączkowski Indrze. Indrze po ziemi w kierunku Szwarca, ale się to nie udało. Jeszcze walczy Turek. Bardzo ładnie i zaciekle. Indzie, ale traci piłkę teraz Rasak, pięknie obrócił się z futbolówką przy nodze, zagrał do Janży, ale teraz dobrze Patryk Olsen i od razu futbolówka do Erika Exposito na lewą stronę, Śląsk teraz napędzony, Wrocławianie mają tutaj energię na to, żeby zdobywać kolejne bramki, atakować bramkę Górnika. A teraz faul Matsenki, jak już widziałem Ukraińca tak szybko biegnącego do swojego rywala, wiedziałem, że to na pewno będzie przerwanie akcji w nieprzepisowy sposób i właśnie tak było. A teraz uspokaja nam się tutaj gra powoli. Lukas Podolski, piłka do prawej strony, ale za mocne było to dogranie do Jokoty. Jest samodzielnym którym strzelców, trzy asysty jeszcze na koncie Liga, razem z tzw. kombinacji kanadyjskiej, sumującej bramki systema 12 punktów. I teraz Jehor Matsenko będzie wznawiał z autu. Exposito wziął rywala na plecy, ale mu się tym razem nie udało. I teraz Rasak. Rasak. Teraz on utrzymuje się przy piłce w środkowej strefie. W kierunku Szali. Szala, Triantafylopoulos. Triantafylopoulos do Janickiego. Janicki. Już do lewej strony, do kapitana Erika Janży. Janża do lewej strony. Jest tutaj Lokoszek. Lokoszek dośrodkowuje, strzela Jokota, ale obok bramki. Blokowane jeszcze było to uderzenie przez jednego z zawodników Śląska. Do narażnika podąża już Paczeko. Nie będzie wznawiał tutaj z narażnika był zawodnik Liverpoolu. Dośrodkowanie dość mocne. Wybija bardzo ładnie Alex Petkow. Teraz długa piłka w kierunku Olsena, ale zdecydowanie zbyt mocno i Bielica do piłki dopada poprzez wysokie wyjście. Próbował tutaj jeszcze zagrać do wykonawcy rzutu rożnego Paczeka, ale ta piłka dostała zbyt mocnego poślizgu i zbyt mocno odbiła się od mgawy i przeleciała nad głową Hiszpana. To zagranie do Patryka Olsena szkoda, że takie za mocne, bo Olsen już miał każdego piłkarza w czerwonej koszulce za swoimi plecami. Bardzo ładnie na plecy wziął dwóch rywali, Erik Exposito, widzimy, no że i tutaj bardzo brzydko faulowany jeszcze, sędzia powinien do tego wrócić i, to już i będzie żółta karta, tak jest. Dla bodajże Erika Janża, więc kapitana. Całkowicie zasłużona, nie rozumiem tych pretensji. Erik Exposito wziął na siebie dwóch partnerów, dwóch rywali w swoim stylu. Jeden poleciał gdzieś tam, odbił się od Hiszpana, a Janża chyba był trochę zbyt poddenerwowany i takie dość nieładne zachowanie kapitana, nie przystoi. A teraz Alex Petkow biegnie tutaj chyba po jakieś porady od trenera Dymkowskiego. O dziwo, bardzo spokojny dzisiaj Lukas Podolski, jeszcze nie wdarł się w żadną dyskusję. Na podsłuchu w serialu o sędziach na Canal Plus można było usłyszeć równo rok temu na tym stadionie bardzo, bardzo wulgarne odzywki Lukasa Podolskiego w stronę właśnie Erika Exposito. Jak to pięknie się zestarzało, w jakich miejscach są teraz ci dwaj piłkarze. Dobrze, że powiedziałeś, jeszcze niczego złego nie powiedział Lukas Podolski, bo to dopiero 38 minuta tego spotkania. Wiemy, że często gotuje się gdzieś tam w głowie Lukasa Podolskiego, a więc możemy jeszcze chwilę na to poczekać. Naprawdę wynik teraz nie sprzyja Górnikowi, więc te emocje mogą się w byłym zawodniku Arsenalu chociażby gotować. I teraz pięknie Exposito piętką do Martina Kączkowskiego, ten dośrodkowuje w kierunku Indzie, ale piłka nie dotarła do Turka. I teraz Petkow w kierunku
kierunku Schwarza. Schwarz fauluje w środkowej strefie Jokotę i będą wznawiać z okolic koło środkowego piłkarze w czerwonych strojach. Na razie sędzia Kwiatkowski bardzo skrupulatnie prowadzi te zawody. Nie można się przyczepić do arbitra z Warszawy, 41-letniego. Który sędziuje dzisiaj Śląskowi w tym sezonie po raz pierwszy. A ostatni sędziował mecz jeszcze w sezonie 2021-2022 w meczu 28 kolejki w Częstochowie pomiędzy Rakowem a Śląskiem. Teraz agresywnie wszedł tutaj w jednego z piłkarzy Górnika i musi to być żółta kartka dla Turka, który się zdecydowanie zagutował. Nie wiem, co tam się wydarzyło oprócz tego, że dość mocno wszedł. A tak, bardzo brzydki faul, jeszcze Janża się trochę gotuje, uspokajają go jego koledzy. Ale widzieliśmy dość zabawny obrazek, bo piłkarz, który był sfaulowany przez Buraka Indrze, od razu po tym, jak usłyszał jakieś niekulturalne epitety, wstał, podniósł się i był gotowy do dyskusji. No, stojąco można powiedzieć, już ten ból mu nagle przeszedł. Będzie bardzo nerwowo dzisiaj na Mugawie. To na pewno jest zagwarantowane. No, Górnik też walczy o te punkty. Tylko 9 w 10 meczach, bo jeszcze nie liczę tego. Średnia niecały punkt na mecz. No bardzo źle to świadczy o podopiecznych Jana Urbana, gdzie oczekiwania były na pewno większe, szczególnie po tej fantastycznej końcówce sezonu, gdzie Górnik, już mówię Państwu, w dziewięciu meczach 6 razy wygrał, 2 razy zremisował, zaliczył jedną porażkę i z miejsca 15, które obecnie zajmuje, zakończył sezon na miejscu numer 6. Teraz dośrodkowanie w pole karne od Paczeko, wybija tutaj Peter Pokorny. Jeszcze jedna główka ze strony Schwarza, walczy tutaj Nauel. I wygrał tą walkę o pozycję, jest kontra, Maczenko. Maczenko biegnie tutaj, Ukrainiec zaciekle i silnie, mocno. Teraz podanie w kierunku Nauela. Matias Nauel Lejwa, ale tutaj drybluje, ma dwóch rywali na plecach, wszedł gdzieś tam pomiędzy nich, ale mu się to nie udało. Jokota odebrał mu piłkę i widzimy, jaki to jest mocny fizycznie zawodnik. I teraz zagranie już do Daniela Bielicy i akcje swoje będzie rozpoczynał Górnik. Na pewno najlepszy w tych pierwszych, jeszcze niepełnych 45 minutach, Daisuke Jokota. Można postawić przy jego nazwisku plusik. Teraz piłka za plecy Kączkowskiego, doszedł do piłki Kamil Lukoszek, który dostał już w tym sezonie czerwoną kartkę. Było to w starciu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Górnikiem Zabrze. Wtedy dostał czerwoną kartkę dość kontrowersyjną i po rzucie wolnym po jego faulu skrzętnie zamienił tego wolnego na bramkę Wdowik, bo już wtedy 3-1 dla Jagiellonii. Praktycznie ten mecz wtedy się zakończył. Ale warto powiedzieć też o Górniku, jak wcześniej mówiłeś o tej ich paście w poprzednim sezonie, to jeśli chodzi o okienko transferowe, to wszystko wydawało się dość schludne, dość dobre, jeśli chodzi o te transfery, bo przyszli zawodnicy, którzy znają tą ligę, tak jak Triantafylopoulos, Śromnik, Siplak czy Nastimienko, więc to są piłkarze, którzy już trochę w tej ekstraklasie grają, mają jakieś doświadczenie i byli zawodnikami, którzy się wyróżniali w swoich zespołach. Za pieniążki z transferu Szymona Włodarczyka baluj, można powiedzieć. Tak, dokładnie. No i tak Górnik zabalował, że teraz jest na 15 lokacie i wisi nad przepaścią już w 11 kolejce. Teraz dobrze, Peter Pokorny przejmuje piłkę w środkowej strefie, gra do Olsena, ten do Pokornego, ładnie wymieniają piłkę piłkarze WKS-u, Nauel teraz na drugą stronę, bo dobry był to przerzut, zebrał kilka okrasków z trybun i teraz Burak Indzie. Do Olsena, Olsen do Exposito. Exposito, piękna wymiana podań. Indzie piłkę traci, ale Olsen futbolówkę chciał gdzieś tam wybić i nabił tak naprawdę jednego z piłkarzy Górnika. Dobrze piłkę odebrał tutaj, przyjął Erik Exposito, faulowany. Olsen zdecydowanie przez Podolskiego. Już jest pierwsze zagotowanie się Lukasa Podolskiego. Ale to on był bardziej teraz odpychany przez Olsena. Ale wiemy, jak to wygląda z tą nerwowością u Patryka, który też jest dość temperamentną osobą. Nikt nie da sobie dzisiaj w kaszę dmuchać, napluć. Będą to naprawdę twarde, męskie zawody i stoi duże wyzwanie przed Tomaszem Kwiatkowskim, że poprowadził tak dobre zawody w drugiej części spotkania, jeszcze w końcu teraz tej pierwszej. Petr Schwarz, dośrodkowanie w pole karne, był tam Kączkowski, ale piłka do niego nie dotarła. Znowu futbolówkę zbiera Matias Nauel Lejwa, Hiszpan z argentyńskim obywatelstwem. Teraz do Erika Exposito, ten do Nauela, ale piłka gdzieś tam odbija się od Jokoty. Nauela.
szanują teraz futbolówkę gospodarze. Exposito. Exposito przerzut na drugą stronę w kierunku bodajże Martina Kączkowskiego, ale do piłki starał się gdzieś tam dopaść. Utrzymał ją w boisku Petr Schwarz. Potem ją odebrał bardzo ładnie. Czech teraz pokazał zaangażowanie. Teraz futbolówka o Indrze. Śląsk utrzymuje się ciągle przy futbolówce. Nieudany dribbling Turka. Będzie aut, ale zanim to chyba jeszcze będzie jakaś udzielona pomoc medyczna. A na pewno podbiega teraz do leżącego piłkarza Gugnika. W boisku Kamila Lukowskiego. A nie, to znów Janże leży, więc może jeszcze odczuwa jakieś skutki starcia z Bugakiem Indrze. Też ponownie z Tukiem było to starcie, po którym wylądował na murawie. A więc na tej lewej stronie Górnika żółte kartki, bo Burak Indrze w Śląsku i Erik Janża w Górniku. A teraz z autu wznawiają Wrocław, a nie, a konkretniej Martin Kączkowski i Śląsk dalej na połowie Górnika. Tym razem piłkę spod nóg Erika wybijał też jego imiennik, Erik Janża. Kączkowski do Schwarza. Schwarz walczy, zagrał znowu do Kączkowskiego. Kączkowski, zawodnik, który ma już ponad 300 występów w Ekstraklasie. Piłka została mu wybita. Za chwilę się dowiemy, ile sędzia dolicza i tylko jedną minutę. Sędzia główny do regulaminowego czasu w pierwszej połowie dolicza. Teraz piłka do Indzie, ale piłkę także wybijają z pola karnego zawodnicy Górnika. Jest Aleks Petko, walczy z Musiolikiem. Teraz Jehor Matsenko, także w pojedynku główkowym. Futbolówka do Jokoty, ale dobrze wychodzi tutaj Rafał Leszczyński. Oj, niebezpieczne to było! Starał wybić się piłkę Rafał Leszczyński, ale trafił futbolówką w głowę Jokoty. Piłka odbiła się właśnie od głowy Japończyka i zmierzała gdzieś tam w kierunku bramki, można powiedzieć, Śląska-Wrocław. Zbyt pewnie się teraz poczuł Rafał Leszczyński. Bardzo niepotrzebne zagranie i przyjęcie futbolówki. Myślałem, że kiedy stanął już polski bramkarz i nie biegł do tej piłki, myślałem, że poczeka, aż ona po prostu wpadnie w jego pole karne i wtedy będzie mógł ją na spokojnie wyłapać. Jednak postanowił przyjąć futbolówkę i ją wybić w dość ekwilibrystyczny sposób. Powiem z woleja. Tak, trafił głową w Jokotę, więc nie wiem, może to trafił było jakieś... piłką w głowę. Tak, przepraszam. Może to było jakieś taktyczne zagranie, żeby znokautować Japończyka najlepszego dzisiaj w zespole Górnika Zabrze. Na pewno szumi teraz Japończykowi w głowie. Zobaczymy, czy będzie mógł wrócić już w tej połowie na boisko. Bo doliczone tylko 60 sekund ze strony sędziego Kwiatkowskiego. Teraz Leszczyński mocno wybija tą piłkę. Zresztą upłynęły. Teraz Exposito przyjmuje tą piłkę od Rafała Leszczyńskiego do Nauela, ale za mocne było to zagranie ze strony Hiszpana. I koniec pierwszej połowy tego spotkania. Śląsk prowadzi 1-0 z Górnikiem Zabrze u siebie na Tarczyńskiej Arenie. WKS dąży do tego, żeby wygrać po raz 8 w tym sezonie. A my żegnamy się z Państwem w tej części meczu. Zapraszamy na przerwę, możecie zadawać nam pytania, chociażby na czacie. My postaramy się wrócić w przerwie meczu, poodpowiadać Wam na Wasze pytania. I do zobaczenia na drugiej części meczu.
witamy Państwa bardzo serdecznie na drugiej połowie tego spotkania. Już na środku ustawiony Petr Schwarz. I rozpoczynamy tą drugą część tego meczu. Teraz Patrick Olsen do Kończkowskiego i na boisku zameldował nam się Mateusz Żukowski za Buraka Indzie w Śląsku Wrocław. Dośrodkowanie, jest tam Petr Schwarz, piłkę zgarnia Nauel, wziął rywala na raz, ale uciekła mu gdzieś ta piłka i wyleciała poza linię końcową boiska. Mieliśmy także zmianę w zespole Górnika. Na boisku zameldował się Kapralik, a w jego miejscu zameldował się Kapralik za piłkarza z numerem 17, czyli Kamila Lukoszeka. I teraz piłka właśnie u nowego nabytka Górnika, czyli Kapralika, który jest wypożyczony do zespołu z Zabrza. I teraz Aleks Petkow. Petkow. Piłka w kierunku Petra Schwarza, który dzisiaj tak ustawiony trochę bardziej na skrzydle. Ale faulowany tutaj w środkowej strefie był bodajże Rasak. I teraz gra Górnik. Patrick Olsen już przy piłce, ale zgubił ją gdzieś tam z podkrycia. I długa futbolówka. I teraz Jehor Matsenko. Matsenko, długa piłka w kierunku Exposito. Czy dojdzie do tego Hiszpan? Już jest przy futbolówce. Kapitan Śląska Wrocław. Exposito walczy dalej, ale futbolówka została mu odebrana. Jokota, Rasak, blisko był też Szala. Jokota do Rasaka. Damian Rasak walczy w środkowej strefie, idzie do przodu dość pewnie. Rasak, ale piłka mu została odebrana. WKS tutaj przy futbolówce się utrzymał, a faulowany był teraz Erik Exposito przez byłego zawodnika Wisły Płock. I będą wznawiać wrocławianie. Kończkowski zgrywa w kierunku Mateusza Żukowskiego. Żukowski w polu karnym, walczy Żukowski, piłka nastrzelona w jednego z piłkarzy Górnika. Duże zamieszanie, ale oddają zagrożenie zawodnicy z Zabrza. No i widać nerwowość Jacka Magiery, tutaj niepocieszony tym, jak się zachował w polu karnym Mateusz Żukowski, na którego skrupulatnie stawia Jacek Magiera. I oddał tu rozpoczną wrocławianie. Górnicy zażegnali zagrożeniu, wybijając daleko futbolówkę poza pole karne. Teraz Żukowski z autu mocno w kierunku Exposito. Wydawało się, że Hiszpan był faulowany, ale gwizdek sędziego Kwiatkowskiego milczy. Teraz druga piłka w kierunku Musiolika, ale bardzo dobrze tutaj interweniował Jehor Matsenko. Dał się sfaulować Ukrainiec i wygrał pozycję. Brawo Matsenko, świetny powrót. Dogonił i przegonił Sebastiana Musiolika. Później się zastawił i dał się sfaulować. Takich akcji od niego oczekujemy. Bardzo była to dobra akcja, pokazał też walory szybkościowe Ukrainiec i pokazał, że zasługuje na miejsce w pierwszym składzie. Teraz druga piłka właśnie od Ukraińca w kierunku Duńczyka Patryka Olsena, który przegrał pojedynek główkowy, ale piłkę zgarnął Erik Exposito i już gra w kierunku Łukasza Bejgera. Ten prostopadle gdzieś tam pomiędzy liniami do Mateusza Żukowskiego. Filmowe zagranie już Łukasza Bejgera. Dużo miejsca zdobywa jednym dotknięciem futbolówki Polak i przypomina trochę Jana Bednarka z sezonu, kiedy Lech do samego końca walczył o Mistrzostwo Polski. Po dobrym sezonie właśnie, gdzie Jan Bednarek się pokazał szerszej publiczności, kupiło go Southampton.
Teraz długa piłka, wygrał pojedynek Martin Kączkowski, ale teraz Żukowski. Bardzo aktywny jest to zawodnik po wejściu na boisko za Buraka Indrze, choć teraz popisał się tak w twoim stylu, niedokładnym zagraniem można powiedzieć, bo z tym utożsamiany jest ten zawodnik aktualnie po przyjściu do Śląska. Dużo niedokładności w jego grze i wielu mówi, że to jest jeździec bez głowy. No ja też tak powiem, że to jest jeździec bez głowy. Dużo biega, dużo walczy, ma tą siłę fizyczną. Właśnie teraz dobrze się ustawił i przejął piłkę. Zagrał głową w kierunku Olsena. Olsen już do Exposito, ten zagrał pięknie górą w kierunku Martina Kączkowskiego. Ten ma dużo miejsca. Zrobił taki Ronaldo chop, można powiedzieć. Szeroko do Nauela. Idealne przerzucenie. Tak, Hiszpan może zejść na prawą stronę. Jest już polu karnym, uwaga! I poślizgnął się gdzieś tam chyba Matias Nauel Leiva kolejny raz w tym spotkaniu. Chyba powinna być to jakaś zastosowana wymiana obuwia. Ale teraz Kapralik, piłka do środka, do Podolskiego, ten lewą zewnętrzną częścią buta zagrywa do prawej strony. Jest Szala. Szala dośrodkowany, Maceńko blokuje i kończy to Maxi Ukrainie z wybiciem właśnie, ale leży gdzieś tam na boisku także. Chyba były zawodnik rezerw Legii. Przyrodzenie dostał teraz Ukrainiec, dlatego tak leży. Ale widzimy, że to jest twardy żołnierz Jacka Magiera, o którym często mówi właśnie, tak określa Maceńkę trener Śląska na konferencjach prasowych i właśnie pokazał, że nawet uderzenie w męskie przyrodzenie nie boli go tak bardzo. I może kontynuować grę. Mimo, że widać na jego twarzy, to już duży kaprys bólu. W nagożniku już Janża, też czeka Paczeko. Podniósł rękę Janża, jest tam przygotowany już jakieś rzucenie. Zrzutka w pole karne, wybija Petkow. Bardzo dobra interwencja Bułgara, ale teraz do piłki dopada Paczeko. Dośrodkowuje jeszcze raz, po raz kolejny wysoki Bułgar. Tym razem zamieszanie, nie dogadał się Kączkowski z Leszczyńskim, ale koniec końców był z ramka Szrobrego, głową w piłkę. Złapał. Żukowski ma dużo miejsca, no ma całą wolną prawą flankę, ale trochę podupada jego pewność siebie. Gdyby był w formie, na pewno by pociągnął tą futbolówkę i skorzystał ze swojego walogu szybkościowego, a teraz świetnie pokorny. Do Petera Schwarza, ale sam Nauel i broni Bielica, ależ była to idealna okazja, żeby Śląsk wyszedł na dwubramkowe prowadzenie. Brawo pokorny i jeszcze raz brawa Petr Schwarz, bo było to idealne zagranie pomiędzy dwoma piłkarzami Górnika, które minęło całkowicie linię defensywy. No, Nauel szedł na tą swoją lewą nogę, tą gorszą mimo wszystko i dlatego chyba jego strzał nie zakończył się bramką. Tak, zdecydowanie było blisko i mógł tutaj Śląsk wyprowadzić Matias Nauel na dwubramkowe prowadzenie, ale teraz będzie stały fragment rzut rożny dla piłkarzy w zielonych strojach. Dobry dzisiaj mecz, aktywny, pod dwiema bramkami. Teraz Peter Schwarz. Zagęszczenie tutaj w piątce Bielicy. Dośrodkowanie, jest tutaj Bielica, piąstkuje, zagrożenie jeszcze... dość duże. Zamieszanie, ale wybijają piłkarze Górnika. Mocny strzał pokornego, ale do kogo to było? Chyba nie wie nawet sam auto. Szkoda, że ten pokorny tak postąpił tam z tą futbolówką. Można powiedzieć, jak nie jeden z nas na WF-ie widzący piłkę od siatkówki i kopiący ją jak najdalej, ile sił w nogach. Teraz tak się zachował Słowak. Będzie out dla Górnika Zabrze. Byle tylko oddalić zagrożenie, tak to wyglądało, a piłka była na połowie. Dziwne zagranie ze strony Petera Pokornego, nienaturalne dla niego. Ale teraz to samo tak naprawdę ze strony Erika Janży, który wybijał piłkę jak najdalej od własnej bramki. Teraz źle Łukasz Bejger, ale walczy w środkowej strefie dość zaciekle. Peter Pokorny, a fauluje tutaj Łukasz Podolski, który w geście złości, rewanżu po przegranej piłce w środkowej strefie fauluje Patryka Olsena. A teraz na Darczyńskiej arenie tak zwana Szkocja. Dokładnie. I teraz Alex Petko będzie wznawiał gdzieś tam z okolic koła środkowego. A na razie Śląsk prowadzi. I długa piłka od Aleksa Petkowa w kierunku Exposito. Ten chciał zgrać gdzieś tam w okolice Matiasa Nauela. Dobrze pokorny teraz w środkowej strefie. Jest Śląsk, Alex Petkow. Petkow do prawej strony do Patryka Olsena. Olsen obrócił się z piłką, zagrał świetnie do Schwarza. Ten przyjął piłkę klatką piersiową, ale potem ją stracił. I teraz atakują Górnicy. Jest Podolski do lewej strony. Gdzieś tam mocne zagranie zdecydowanie do Paczeko.
Wszystko pod kontrolą miał Bejger, wycofał do Leszczyńskiego, a ten oddalił zagrożenie. I na Szwarca. U Szwarca, dość dziwne są to zagrania ze strony piłkarzy Śląska, gry takich górnych piłek na niskiego Szwarca czy do Olsena. Ale w tych bezpańskich piłkach królują piłkarze Śląska. Praktycznie wszystko zbierają, czy to Peter Pokorny, czy to Patryk Olsen, czy nawet Petr Schwarz. Na pewno dobrą robotę wykonuje w tym spotkaniu Peter Pokorny, który jest właśnie takim wolnym elektronem, można powiedzieć, takim walczakiem, który zawsze jest tam, gdzie jest piłka i potrafi zgarniać te futbolówki. Teraz fantastyczny zwód. Jeszcze lepsze zagranie. Teraz Petr Schwarz. I faulowany. I nie milczy. Gwizdek sędziego milczy i grają na małej przestrzeni piłkarze w czerwonych strojach. 14-krotny mistrz Polski już gra tutaj do prawej strony. Jokota prostopadle, ale dobrze Petkow. Wraca do faulu na Japończyku, będzie rzut wolny, z którego już może się Łukasz Podolski pokusić o uderzenie na bramkę Leszczyńskiego. Ale teraz Erik Exposito pokazuje sędziemu, że tam wcześniej był faulowany jeden z piłkarzy Śląska, powinno się do tego wrócić. Ale sędzia Kwiatkowski nie zgadza się z argumentacją kapitana WKS-u. I będą wznawiać ze stałego fragmentu, z rzutu wolnego zawodnicy Górnika. A jednak podszedł do tego wolnego Paczeko, więc nie będzie próby. Ale jest tam także uderzenia. A my słyszymy porcję dość solidnych gwizdów ze strony kibiców Śląska. Chyba na krótko rozegrają Janża. Paczeko oraz Janża. Przyblokuje Janża chyba tą futbolówkę i ustawi ją jeszcze lepiej czekamy. Na swojego Paczeko. Tak jest. Paczeko prostopadle, dobry był to pomysł ze strony piłkarzy Górnika, dośrodkowania, ale dobrze interweniuje także Matias Nauel i kontra Exposito. Exposito już się rozpędza, ale ma kilku rywali na plecach, ale walcz naprawdę. Ostro został potraktowany też Hiszpan. Co dla Hiszpana dwóch piłkarzy na plecach, skoro w meczu z Puszczą Niepołomice nieraz miał pięciu, a i tak strzelił dwie bramki. Co prawda dwa rzuty karne, ale je trzeba też potrafić wykonać. A w meczu z Piastem Gliwice, no niestety Hiszpan się pomylił i trafił tylko w poprzeczkę z 11 metrów. Na szczęście wynik był wtedy korzystny dla WKS-u. Piłkarze Jacka Magiery prowadzili 1-0, więc Exposito mógł sobie pozwolić na zmarnowanie nie tylko rzutu karnego, ale i wcześniej wypracowanych przez siebie dwóch sytuacji 100%. Tak, a właśnie a propos rzutów karnych, to 11 zostało jedenastek podyktowanych w meczach Śląska-Wrocław. 5 przeciwko WKS-owi, 6 na jego korzyść. Znowu Pokorny, to on zbiera tą piłkę, to jest nerwowo, tutaj Podolski nie połapał się. Łukasz Bejger, ładnie Bejger, uwaga, uderzenie Bejger, ale wprost koszyczek Bielicy. I właśnie mówiłem, że Łukasz Bejger też dzisiaj może się wpisać na listę strzelców. Ładny dribbling, momentalne zgubienie dwóch partnerów i momentalna decyzja o strzale celnym, ale prosto w bramkarza. Tak, i teraz Rasak. Rasak w kierunku szale, szala, Janża. Janicki teraz przy piłce, były zawodnik m.in. Lecha, tak jak w pierwszej połowie Adam wspominał. Jest Rasak, teraz na spokoju próbują budować te akcje piłkarze w czerwonych strojach. Trianta Filopulo z górą w kierunku i na spalonym Japończyku. Widać było, że jest zakładana pułapka offside'owa i skuteczna. Teraz Andrzej Gliniak zapowiada ten hit z Legią Warszawa, który zostanie tutaj rozegrany 21 października. Liczymy na to, że Państwo przybędą, że będą kibicować tutaj, dopingować Śląsk Wrocław, bo dzisiaj naprawdę dużo kibiców. Liczba ma gdzieś tam zakręcić się w okolicach 20 tysięcy i liczymy na to, że na Legii będzie ich coraz więcej tych kibiców na trybunach. A nawet jest potencjał na to, żeby wypełnić Tarczyńskie Arena do ostatniego miejsca. Myślę, że to jest dość górnolotne stwierdzenie. Ale na to liczymy zdecydowanie. Na pewno będzie to wielkie święto piłkarskie i już z tego miejsca serdecznie na nie zapraszamy. A jeśli robimy już taki kącik zaproszeń i ogłoszeń parafialnych, to w poniedziałek o 19.47 na Twitterze odbędzie się nasz pokój, gdzie będziemy rozmawiać z prezesem Patrykiem Załęcznym. I będziecie mogli wziąć udział i dość aktywnie rozmawiać z nami, dyskutować na temat tego spotkania dzisiejszego i rozmawiać, zadawać pytania prezesowi czy też nam. Więc serdecznie zapraszamy o 19.47. A
teraz faulowany był Mateusz Żukowski przy swoim dribblingu. Nieopodal ławki rezerwowych Jacka Magiery. Domagał się tutaj drugiego żółtego kartonika dla Janży Mateusz Żukowski, ale to jednak musi być taka bardziej druga żółta kartka w odcieniu pomarańczowym, tak bym powiedział. Na pewno musi uważać Janża, który dość agresywnie gra w tym spotkaniu. A teraz kolejna zbiórka Petera Pokornego, któremu na pewno trzeba zapisać duży plusik za dzisiejszą postawę. Teraz ładnie podali. Ładna wymiana podań na lewej stronie boiska. Maceńko rusza za akcją. Maceńko ma tam obok jednego ze swoich kolegów. Maceńko do środka uderza! No naprawdę indywidualna akcja Maceńki. Jeszcze tutaj w negwach kopnął w powietrze. Świetna to była akcja Ukraińca. Znamy go z rezerw z takimi wejściami. Czy to grając na pozycji pivota, takiego defensywnego pomocnika. Często włączał się Ukrainiec właśnie w ataki. I bardzo to była dobra akcja. Ależ by to była historia. No eksplodowałby na pewno Ukrainiec tutaj w powietrze, by wystrzelił w górę z radości, jakby strzelił bramkę. I na pewno eksplodowaliby także jego fani, bo już widziałem na Instagramie takie fanpage'e Jehor Maceńko Fan Club. Zasłużone. Na pewno jest to lubiany zawodnik, dużo zaangażowania. Teraz Żukowski doszedł do piłki. Żukowski gra w kierunku Nauela. Nauel do środka, jest Schwarz. Schwarz strzela zablokowany. Jeszcze uwaga, wybija Bielica. I Maceńko zgarnia tą piłkę, jest tutaj Pokorny. Pokorny w kierunku Nauela, nie udało strata się. Strata piłki, ma dużo miejsca Musiolik. Musiolik, przepraszam, właśnie on przy piłce, były zawodnik Krakowa Częstochowa do japońskiego skrzydłowego, ten odgrywa w kierunku Musiolika, ale dobrze. Tor lotu piłki opanował tutaj Aleks Petkow. Niewzruszony Petkow całkowicie na tym, że pojechał na czterech litegach na ślizgu Sebastian Musiolik. Odprowadził Bułgar piłkę wzrokiem tylko, aby ta wyszła poza linię końcową i mógł spokojnie od swojej bramki rozpocząć Rafał Leszczyński. Tak się właśnie teraz stanie na krótko do Bejgera. Ale warto pochwalić Śląsk Wrocław, że w drugiej połowie nie ma murowania, tak jak w meczu z Wartą. Jest dużo ataków, jest dużo prób, tak jak przed chwilą Maceńki. Oczywiście na zegarze 62 minuta dopiero, ale na pewno WKS próbuje, nie ma takiego murowania, za co warto pochwalić wrocławian. I chcą tutaj podwyższyć prowadzenie. Wiedzą, że grają u siebie, że są kibice, którzy chcą jeszcze raz wybuchnąć tą radością, tak jak przy bramce Erika Exposito na 1-0. Świetnie Kączkowski, absolutnie czysty odbiór. Teraz jest kolejna kontra WKS-u, Exposito. Exposito ma po lewej stronie Petra Schwarza. Schwarz rozpędza się, ale piłka wygonił się z tą piłką. Schwarz od Nauela. Nauel, ładnie pograli na małej przestrzeni. Nauel wyszedł teraz z piłką z pola karnego, zagrywa w kierunku Maceńki. I teraz pora na uspokojenie tej akcji. Peter Pokorny do Olsena. Olsen do prawej strony, jest Żukowski. Mateusz Żukowski prostopadle w kierunku Exposito, ale wywalczył tutaj rzut rożny tym zagraniem. Piłka Śląska. Służby medyczne chyba tutaj wystartowały przy linii bocznej boiska. Jednak chyba był to fałszywy alarm, bo zdaje się, że no nikt nie leżał na boisku, ani nikt nie ucierpiał. Wydawało się, że Martin Kończkowski potrzebował jakiejś pomocy, ale potem chyba pokazał ręką, że nie potrzeba. A teraz do narożnika już podbiega Petr Schwarz. Podnosi dwie ręce. Coś to na pewno oznacza. Jest to jakiś sygnał, jest to jakiś manewr. Z tyłu ustawiony tylko Łukasz Bejger i Peter Pokorny. Chyba będą nabiegali na krótki słupek. Teraz Petr Schwarz dośrodkowanie. Jest tam Petkow, ale piłka do niego nie dociera. Exposito zgarnia futbolówkę. Erik Exposito. Exposito dalej walczy tutaj z rywalami i nabił tutaj piętką Musiolika. Ale widać też było tą dominację fizyczną w tym starciu napastników. Kto tutaj jest górą, pokazał zdecydowanie Erik Exposito. A na boisku leży, tak jak wspominałem, Martin Kączkowski. To on wcześniej sygnalizował, że pomoc jest niepotrzebna. Ale teraz widzimy, że zmaga się z jakimś bólem i dolegliwością i pomoc jest wołana. Jeśli faktycznie zszedłby Martin Kączkowski, to po raz pierwszy w tym sezonie by nie dokończył meczu. Na gasie wszystko rozegrał od dechy do dechy. A jeśli by była taka konieczność zmiany, to Jehor Maceńko zszedłby na prawą stronę, a na lewej pojawiłby się Cameron Bordwick-Jackson. Mi wydaje się, że bardziej zaufany manewr trener Magiera mógłby obrać, czyli postawić na Aleksandra Paluszka, a Łukasza Bejgera przesunąć na prawą stronę defensywy. Grywał tam nieraz Łukasz. Faktycznie, zapomniałem o tych możliwościach. Jest to dość znany manewr w Śląsku Wrocław. Grał przecież także na wahadle i na lewej stronie defensywy Łukasz Bejger. No właśnie, no i tam właśnie w meczu z Górnikiem. Dwie asysty, jedna bramka. Jeszcze z Krakowią, tylko że na lewej stronie, na lewym wahadle bramka. To wszystko jeszcze pod wodzą trenera Iwana Dżurdziewicza.
ale przede wszystkim oby podniósł się z Murawicz, zawodnik, który ma już 300 występów na swoim koncie w Ekstraklasie, gra od deski do deski, tak jak wspomniałeś, jest jednym ze szkieletów drużyny, z takich najważniejszych ogniw, bo gwarantuje spokój na prawej stronie defensywy, jest też jednym z kapitanów zespołu i stanowi o radzie drużyny. Śląsk będzie musiał radzić sobie w dziesiątkę, z autów znawiać będzie Ormacenko. Będą przygotowały się też dwie zmiany w Górniku Zabrze. Szymon Czyż, czyli były zawodnik Rakowa Częstochowa, oraz oczywiście Piotr Krawczyk, czyli jeden z ofensywnych zawodników. Środkowy napastnik. Teraz leży jeszcze jeden z piłkarzy Śląska. Podejrzenie Ormacenko. W 6 minucie mamy podwójną zmianę w drużynie Górnika Zabrze. Daniel Paczeko na boisku. Melduje nam się Czyż za Paczeko. Z kolei boisko opuszcza także Sebastian Musiolik, w jego miejsce, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, Piotr Krawczyk. A więc mamy korekty 3 w drużynie przyjaznej dzisiaj. W ostatnim bezpośrednim meczu tych dwóch ekip to Szymon Krawczyk był katem Śląska Wrocław, przepraszam, Piotr Krawczyk, nie Szymon Krawczyk, strzelił otwierającą bramkę w tamtym spotkaniu na 1-0. A my tylko przypomnijmy, że na boisku, a bardziej odnotujmy, że Śląsk gra w 11 z Martinem Kączkowskim, wszystko dobrze. Spokojnie swoje ataki będą budować piłkarze Górnika Zabrze. Teraz piłka do Rafała Janickiego. Janicki w kierunku Janży. Erik Janża był też kiedyś łączony ze Śląskiem Wrocław. Często w mediach były takie pogłoski, że właśnie ten zawodnik mógłby trafić na lewą obronę do Śląska Wrocław. Byłoby to naprawdę niemałe wzmocnienie. Janża stanowi o sile Górnika Zabrze, bardzo często aktywny, mimo że pozycja bardziej defensywna. A teraz Damian Rasak. Rasak już do Czyża, który zajął tę pozycję obok właśnie Rasaka i będzie jednym z dwójki tych defensywnych pomocników. Wiemy, jak grał w Rakowie. Był to aktywny piłkarz, będący często przy piłce i swój duży udział miał w starciu tutaj we Wrocławiu, kiedy Raków wygrał ze Śląskiem 4-1. Teraz Jokota, Janża, do Podolskiego, ten do Jokoty, Jokota schodzi do środka, ale piłkę wybija Aleks Petkow, dobrze się w tym połapał Bułgar, teraz piłka u Szymona Czyża, Czyż dośrodkowuje miękko, znowu Petkow, dwukrotnie interweniuje głową, jeszcze raz Petkow, potrójna interwencja, naprawdę świetnie dzisiaj Bułgar. A propos Szymona Czyża, trzeba też na pewno uważać, bo ten chłopak dysponuje bardzo dobrym uderzeniem z dystansu, podobnie jak Lukas Podolski. Teraz Rasak. Rasak w kierunku Janży. Janża już do Podolskiego. Podolski traci piłkę, zyskuje ją Jokota. Jokota Olsen piłkę odzyskał dla WKS-u. Gra teraz, chciał zagrać górą, ale uprzedził go tutaj Piotr Krawczyk. I z aut będą wznawiać wrocławianie. A teraz Martin Kluczkowski będzie właśnie wznawiał. Czekamy na to, co zaprezentuje. I warto też powiedzieć to, co wydawało nam się przed meczem. Śląsk to jest najlepsza defensywa w tym sezonie Ekstraklasy. Z kolei Górnik to najgorsza ofensywa. Tak, 9 straconych bramek przez Śląsk, zaledwie 6 strzelonych w 10 meczach przez Górnik Zabrze. A więc widać tutaj prosto, że właśnie w tym spotkaniu, ale także i na statystykach, i można powiedzieć, że statystyki nie kłamią, tak jak brzmi nazwa z jednego z naszych działów na naszej stronie. I na razie Śląsk prowadzi 1-0 i idzie pewnie po to, żeby wygrać 8 mecz rzędu i do spotkania z Legią podejść ze świetną passą i przyjąć tutaj u siebie wicemistrza Polski.
będąc jednym z niepokonanych od 8 kolejek. Teraz piłka od Patryka Olsena do Exposito. Hiszpan się rozpędza, obok jest Jokota, przedryblował go tutaj Hiszpan. Jeszcze minął Rasaka, ależ to było piękne. Teraz zagranie w kierunku Schwarza, ale nie sięgnął piłki Czech. Naprawdę fajny pomysł tutaj Hiszpana, żeby uruchomić Petra Schwarza. Schwarz, który dostał w tym sezonie dużo więcej zadań ofensywnych i często się podłącza właśnie w te ataki ofensywne, zbiera z tej drugiej linii w pierwszą linię. Więc fajny tutaj taki tercet się układa Exposito na Nahuel Schwarz. Tak, zdecydowanie ta cała trójka w środkowej strefie, czyli pokorny Nahuel, pokorny Olsen, a teraz podano zostanie zaraz nam oficjalna frekwencja na tym meczu, ale wracając do tego trójkąta w środkowej strefie, czyli Olsen, Pokorny oraz Schwarz. Każdy tak naprawdę gra trochę w innej wysokości, można powiedzieć, bo Pokorny gra najniżej, Olsen troszeczkę wyżej, Schwarz jeszcze wyżej, ale to wszystko wygląda bardzo dobrze. Teraz strzał z dystansu Podolskiego, ale zablokowany. Teraz jeszcze jedno uderzenie i też niecelnie. Zawodnicy z Zabrze i mamy zmianę na boisku. Melduje się Aleksander Paluszek, a opuszcza plac gry Martin Kączkowski, a więc tak jak przed chwilą mówiłem, znany dobrze manewr, czyli Łukasz Bejger na prawej obronie. I niestety dla Śląska Wrocław, niestety dla Martina Kączkowskiego, ale nie będzie tutaj kolejnego kompletu minut można powiedzieć. Ale warto powiedzieć, że Aleksander Paluszek, czyli zawodnik, który grał niegdyś w Górniku Zabrze, przyszedł tak naprawdę właśnie z Górnego Śląska do Wrocławia. I potraktowany tutaj gwizdami przez siedzących w sektorze gości kibiców Górnika. Teraz źle Łukasz Bejger chciał piłkę zagrać tam gdzieś w kierunku pola karnego gościa, zagrał w kierunku pola karnego Śląska, choć wszystko zostało złe przyjęcie Jokoty i piłka wyleciała na aut. Łukasz Bejger rozpocznie grę. Wycofuje do Paluszka. Górnik w coraz wyższym pressingu, wiedzą, że no muszą tutaj powalczyć o jakąkolwiek zdobycz punktową, bo będą coraz bliżej strefy spadkowej. Teraz Paluszek pięknie do Olsena, Olsen do Exposito, Exposito do Schwarza. Oj, musiał być to faul, żółta kartka od Janta Filopoulos ukarany żółtym kartonikiem na sankach takich w powietrzu. Na trybunach zasiadło dzisiaj 20 755 kibiców. Fantastyczna frekwencja, kolejna 20 przebita. Średnia frekwencja na meczach Śląska coraz bardziej się powiększa. Nie jest to już chyba 17,5 tysiąca, teraz będzie nieco więcej, co najmniej 18. Piękne obrazki, tutaj tworzy się moda na Śląsk. No i można powiedzieć, że niemało brakowało do rekordu frekwencji w meczach Śląska z Górnikiem, bowiem 22 708 fanów zasiadło na meczu Śląska z Górnikiem w 2017 roku, kiedy było 2-2 w Zabrzu. Brakowało lekko ponad 2000 na to, żeby Śląsk Wrocław dzisiaj tak naprawdę zrobił największą frekwencję w starciach z Górnikiem. Wtedy na meczach Górnika po powrocie do ekstraklasy, najwyższej klasy rozgrywkowej, na każdym meczu zasiadał komplet. Wtedy Górnicy jako Beniaminek przez długi czas byli na fotelu lidera, a koniec końców zakwalifikowali się do europejskich pucharów, kończąc na 4. miejscu. Naprawdę piękna była ta historia zespołu, bodajże trener Marcina Brosza. Tak jest. Igor Angulow, fantastyczny snajper, legenda Górnika Zabrze, Rafał Kurzawa i Damian Kondzio, którzy okupowali tutaj defensywy rywali po stałych fragmentach gry. Tak naprawdę zabójcza była to trójka, ale już żaden z tych piłkarzy nie gra w Górniku. Każdy gdzieś wyemigrował, można powiedzieć. Damian Kondzio po nieudanej przygodzie za granicą, czy to w Eibar, czy w Chorwacji, wrócił do Polski, gra teraz w Piaście Gliwice. Z kolei Kurzawa gra bodajże gdzieś tam we Francji. Nie, Kurzawa gra w Pogoni Szczecin. A i oczywiście Kurzawa gra w Pogoni Szczecin, ale we Francji też grał. Tak jest, grał Kurzawa. Amion. A teraz piłka do Żukowskiego. I będzie jeszcze jedna zmiana. Lukas Podolski opuszcza boisko. No i wchodzi Lorenz Senali. A więc młody zawodnik, który jest dość sprytny, szybki. Zobaczymy, co pokaże. Ale na pewno nie był to zbyt dobry występ Podolskiego. Często schodził, co prawda, do gry Lukas. Piłkarz urodzony w Gliwicach. Ale teraz Matias Nahuel Leiva. Wydaje się, że wszystko w tym spotkaniu Śląsk ma już pod kontrolą.
tutaj poleciał na raz. Dla Górnika. Jest właśnie Nali. Nali strzela po ziemi. Próbował po krótkim słupku, ale nie trafił w bramkę. Dobry metr od lewego słupka bramki Rafała Leszczyńskiego. Górnikowi została już tylko jedna zmiana. Rafał Leszczyński będzie wznawiał od bramki. Do końca już tylko kwadrans, a więc wchodzimy w tą fazę, kiedy Śląsk jest bardzo bramkostrzelny, ale szybko nam mija to spotkanie, bo trzeba sobie powiedzieć. Tak, jest to na pewno dobre spotkanie, szybkie, żwawe, dobrze się to ogląda, dlatego też szybko się rozpoczęło i szybko może się skończyć. Już 75. minuta. Tak, teraz Erik Exposito walczy tutaj dość. Ależ popychany twardo z Janickim. Łukasz Bejger wygrywa pojedynek, teraz Rasak chciał zagrać do prawej strony, ale dobrze, Macenko, świetny zwód, piłka teraz zagrana do Erika Exposito, ten do środka. Exposito chciał zagrać gdzieś tam w kierunku Nauela do piłki, prawie dopadł Hiszpan, ale utrzymał ją przynajmniej tak naprawdę w regulaminowym placu gry, można powiedzieć. Tak, będzie tylko aut zamiast autu bramkowego. Teraz sędzia Kwiatkowski każe czekać. Nie, wycofuje po prostu tutaj piłkarza Górnika, który za daleko podbiegł z tą piłką. No i zdobywa te kolejne kroczki. Jest końców na krótko. Wycofa, tak jest. I jeszcze jeden aut. Tym razem bliżej linii końcowej boiska. Ale te kroczki i tak są skrupulatnie zdobywane. Jest Czyż, ładny dribbling, ale koniec końców Olsen wybił futbolówkę i będzie aut dla Górnika. Dobry dzisiaj Olsen w defensywie, to na pewno. Bardzo dużo wygranych takich przebitek przez Patryka. Mało jest jego strat w jego grze. Jesteś dość niewidoczny, ale w tym spotkaniu wykonuje dobrą robotę. Trzeba to sobie powiedzieć. Jak cała środkowa strefa w Śląsku-Wrocław. Teraz Czyż do prawej strony. Piłka znowu dopadła do byłego zawodnika Rakowa Częstochowa. Trianta Filopulo, Janicki, Rasak, Janża, Enali. Enali często przy piłce stara się być zawodnik, który przyszedł w tym sezonie, w tym okienku letnim do Górnika. Jest Filopulo. Teraz piłka do Trianta Filopulosa, ten uderza mocno, ale nad bramką, gdzieś tam w kierunku trybuny B. I znowu od bramki będą wznawiać zawodnicy Śląska, konkretnie Rafał Leszczyński. A jeszcze raz przypominam, 21 października Śląsk, Legia Warszawa, 17.30 PKK Ekstraklasy. Leszczyński wbija piłkę w kierunku Erika Exposito. Ten miał dwóch rywali na plecach, przegrał ten pojedynek, ale wysoko wychodzi Aleksander Paluszek. Ależ to jest zaangażowanie tego bardzo zawodnika. Bardzo dobra interwencja przeciwko swojemu byłemu koledze, Piotrowi Krawczykowi. Widać, że tutaj jest taka chęć udowodnienia, że to jest dobre miejsce dla Aleksandra Paluszka. Chce udowodnić przede wszystkim ludziom, którzy są w Górniku, swoim też pewnie byłym kolegom, że jego odejście to duża strata dla zespołu. Teraz piłka do prawej strony. Trianta Filopulos, były zawodnik Pogoni Szczecin. Gra w kierunku Karplika. Teraz się to uspokoiło, to spotkanie. Górnik jakby chciał, a nie mógł. Tak rozpaczliwie atakują, ale no nic z tego nie wychodzi. I teraz Iwan Macenko. To on wznawia z autu. Macenko, długie susy i piłka w kierunku Exposito. Macenko potem wygrał główkę. Piłka gdzieś tam przeniesiona troszeczkę dalej. Ale też na aut. Teraz dobre wybicie piłki i jeszcze nabicie jednego z rywali Górnika przez Petera Pokornego, który dzisiaj na równi z Erikiem Exposito pracuje na statuetkę Man of the Match. Dzisiaj na pewno trzeba wyróżnić całą drużynę Śląska. Bo przede wszystkim tak jak przez cały ten sezon, WKS to jest jeden wielki kolektyw, jeden zdrowy organizm, który funkcjonuje razem, przegrywa, zwycięża, rymsuje razem. I to wszystko to jest kolektyw. A teraz faulował Łukasz Bejger. Nie wiem, czy w dobrą stronę teraz zagwizdał sędzia. No i będzie żółta kartka dla Bejgera, całkowicie niepotrzebna.
wybił teraz już po gwizdku piłkę Bejger, ale wydawało mi się, że to on był faulowany. Też mi się tak wydawało, albo po prostu sędzia nie powinien w tej sytuacji gwizdać, bowiem jeden i drugi zawodnik ciągnęli się gdzieś tam za koszulki, a więc była to tak naprawdę równa rywalizacja. Ale teraz spokojnie jest trener Marcin Dymkowski przez sędziego technicznego Piotra Urbana. Szymon Czyż, on często schodzi gdzieś tam pomiędzy obrońców, żeby dotknąć czasami piłkę. Teraz Damian Rasak. Rasak do środka, do Janży, Janża do Rasaka piętką. Teraz Szymon Czyż. Czyż szuka miejsca na uderzenie, do piłki dopada Kapralik. Brawo Matsenko. I teraz dośrodkowanie, ale łapie piłkę Leszczyński, jednak piąstkowanie, do piłki dopada Janża. Erik Janża, dośrodkowanie, ale blokuje tutaj bardzo ładnie. Mateusz Żukowski schował gdzieś tam ręce za plecy, żeby nie było jeszcze mowy o zagraniu ręką. Mając na pewno w głowie flashbacki z Grodziska Wielkopolskiego, gdzie był podyktowany rzut karny przeciwko Śląskowi na ręce, po ręce Łukasza Bejgera. Było to wtedy nieodpowiedzialne zagranie młodzieżowca. Ale wcześniej nieodpowiedzialne zagranie Żukowskiego, który zamiast wybić futbolówkę, stracił ją bardzo nonszalanckim podaniem. Ale teraz dośrodkowanie w pole karne. Jest Kapralik, dośrodkowanie, zgranie głową, do piłki dopada Nauel, jednak Enali i futbolówka do prawej strony. Dośrodkowanie, strzał i było blisko samobuja Mateusza Żukowskiego. Będzie jeszcze jeden rzut rożny. Dużo nerwowości teraz, Górnicy zaatakowali mocniej. Jak widzów. Enali ustawiamy już w narożniku razem z Janżą. Janża teraz trochę się odsuwa, zostawia tą piłkę dla Enalego. Lawrence Enali, dośrodkowanie, ale wybija tutaj jeden z piłkarzy Śląska. Jeszcze nie jest oddalone zagrożenie z pola karnego WPS-u. Czyż zgarnia piłkę do Rasaka. Rasak chciał zagrać do Czyża, ale ładnie tutaj. Ładnie Matsenko i tak jest, wywalczył aut dla Śląska i tutaj zagrzewa publiczność do jeszcze wzmożonego dopingu. I jak tutaj takiego człowieka nie lubić, można powiedzieć. Tak jest, pięknie się patrzy na grę Ukraińca. W związku z dzisiejszym Matsenko, do końca już tylko 8 minut plus to, co doliczy sędzia do regulaminowego czasu gry i Śląsk będzie mógł się cieszyć z 8 zwycięstwa z rzędu. Faulowany teraz był Nauel Leiva. Jeszcze co najmniej 10 minut potrwa to spotkanie. Ale Śląsk już coraz bliżej kolejnego kompletu punktów. Śląsk coraz bliżej radości. I szczęścia, którym byłoby zwycięstwo i spokojna przerwa reprezentacyjna. Teraz piłka do Olsena od Matsenki, ale nie zabrał tej piłki. Jeszcze ona tutaj wiruje w powietrzu, Exposito, nieudane przyjęcie. I teraz i znowu Matsenko. Matsenko. I Nauel jeszcze się utrzymał przy futbolówce Hiszpan. Obrócił i wycofuje się do pokornego. Jest Matsenko, szybka wymiana podań. Teraz Żukowski dopada do futbolówki, ten do Olsena. Olsen obraca się z piłką, jest faulowany przez Czyża. Teoretycznie miejsce, z którego Erik Exposito mógłby pokusić się o uderzenie. No jest troszkę daleko, grubo ponad 30 metrów, ale Hiszpan w takiej formie może działać cuda na boisku. Wiemy, jaką rakietę, torpedę w nodze ma Erik Exposito. A będzie zmiana w Śląsku Wrocław. Michał Żukowski pojawi się na murawie. Zobaczymy zaraz, kto opuści plac gry. Najprawdopodobniej będzie to ktoś z trójki Olsen, Peter Pokorny, Peter Schwarz. Ale najpierw jeszcze rzut rożny. Rzut wolny, przepraszam. Peter Schwarz i Mateusz Żukowski. Zobaczymy, która tutaj noga będzie wykorzystana. Ale nie jeszcze jednak teraz zmiana. Patryk Olsen opuści nam plac gry. I teraz posłuchajcie Państwa chwili oklasku.
całkowicie zasłużone tutaj brawa dla Duńczyka. Bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Może nie był aktywny w ofensywie, ale w defensywie zbierał praktycznie wszystkie piłki. Świetna współpraca z Peterem Pokornym. Tak, na pewno warto jest, mamy za co chwalić w tym spotkaniu Śląsk-Wrocław, bo wszystko jest niemal perfekcyjne. Teraz Petr Schwarz, dośrodkowanie w pole karne, piłkę łapie Bielica. I od razu długie zagranie gdzieś tam w kierunku Enalego, ale jest tam Łukasz Bejger i nie da się tak łatwo Polak skrzydłowemu Górnika. I do piłki teraz dopada Janża. Kapitan Górnika mgnie tutaj z futbolówką do przodu, gra do Enalego. Tym wycofuje Damian Rasak, znowu Enali. Bardzo aktywny jest po wejściu z ławki ten zawodnik. Czyż do prawej strony. Do Szali. Szala, czyż. Wymiana piłki pomiędzy młodzieżowcami, zagranie do Janickiego. Janicki w kierunku Damiana Rasaka. Damian Rasak, czyż. Szymon, czyż. Kapralik, ale dobrze. Przeszkadzał mu tam Matias Nowell-Lejwa, a widzimy, że na boisku kładzie się Jehorman Senko, źle to wygląda. Oby nic poważnego nie działo się Ukraińcowi, mógł dokończyć te 5 minut tego spotkania, bo naprawdę w końcówce jest dobrze dysponowany i daje dużo takiej siły wolicjonalnej zespołowi. Ale widzimy, że chyba nie będzie potrzebna pomoc, aż utyka Ukrainiec. Sebastianie, komentatorzy mają lat odpowiednio 17 i 21. Możecie zgadywać, kto jest starszy. Zdziwicie się. A teraz Rafał Leszczyński. Wbicie w kierunku Żukowskiego, ale zakotłowało się gdzieś tam w strefie zmian Śląska Wrocław. Dużo jest tam osób. Świetnie Paluszek teraz wyprzedził rywala i wybił futbolówkę na aut. Ale teraz Matsenko wraca już na boisko, bo potrzebował chwili na pomoc medyczną. I teraz Czyż. Szymon Czyż do przodu, teraz futbolówka do Szali. Szala, ale faulowany tutaj przez Petra Schwarza. Szybkiego zagranie, ale nie było żadnych korzyści z tego. Rafał Leszczyński spokojnie poczekał teraz z wyłapaniem tej piłki. Śląsk spokojnie chce dowieść sobie to prowadzenie do końca. Nic na razie nie zapowiada się na to, żeby Górnik jakoś chciał zagrozić bramce Rafała Leszczyńskiego, choć wiemy, że to jest piłka nożna. Tu wszystko może się zmienić w przeciągu chwili. Ale na razie to WKS chciał zagrać gdzieś tam taką długą piłkę Rafał Leszczyński w kierunku Erika Exposito, ale się to nie udało i znowu Szymon Czyż rozprowadza ten atak Górnika. Najaktywniejszy w Górniku w tej drugiej połowie, a jest to rezerwowy. Teraz Enali. Enali drybluje, zwinna, szybka noga tego zawodnika, znowu dopada do piłki. Enali chciał zagrać z pierwszej piłki. Nie zrozumiał się ze swoim partnerem. Ładnie Bejger. Bejger rusza do przodu, ale Enali piłkę mu odebrał, choć jeszcze gdzieś tam fizycznie wywalczył Łukasz Bejger i piłka będzie dla Śląska. No, takie piłkarskie cwaniactwo, a tutaj popychał swojego rywala, sędzia tego nie zauważył. I będziemy mieli zmianę. Cameron Bortwick-Jackson po raz pierwszy na Tarczyńskiej arenie. Boisko opuszcza Jehor Matsenko, a teraz posłuchajmy chwili braw. Legendarny numer 3 po Piotrze Celebanie, przejęty przez Camerona Bortwicka-Jacksona. Zobaczymy, czy ta legenda zostanie utrzymana, czy ta chluba nie zostanie zniesławiona. Jeśli chodzi o ten numer 3 w Śląsku Wrocław, teraz Żukowski w środkowej strefie, gra do Petkowa. Petkow ma Camerona Bortwicka-Jacksona, już ma pierwszy kontakt z piłką Anglik. No i nieudane zagranie do Nowella. Za mocno, niedoprecyzowane. Ale Żuchowski tutaj walczy i wywalczył tą futbolówkę. Brawa dla niego, aut dla Śląska. I porcja oklasków dla Michała Żukowskiego. A my jeszcze raz, moi drodzy, wszyscy
po raz kolejny we Wrocławiu. Popularna Szkocja. A teraz już faktycznie wstaje cały stadion. A teraz Petr Schwarz będzie starał się chyba jakoś mocno wgrać tą piłkę z autu. Jednak do Nauela. Schwarz zawahał się, zagrał teraz piętką do Nauela. Ten do Żukowskiego, ale nie przejął Polak piłki. I teraz Japończyk i Okota. Świetnie, Erik Exposito. No i to jest zbyt spóźnione zagranie Hiszpana i stracił koniec końców futbolówkę, ale walczy, goni za piłką. Jest Janża, jest Benali, znowu Exposito przejął futbolówkę. I świetnie teraz zdobył dużo miejsca Żukowski, no trochę zagapił się. Trochę zaplątała mu się ta piłka pod nogami, ale teraz Petr Schwarz do Żukowski. Żukowski. Zobaczymy, co tutaj zaproponuje. Były zawodnik m.in. Lechii Gdańsk czy Rangersów. Żukowski wziął rywala na plecy, walczy tutaj dumnie, dzielnie z Czyżem. I teraz Matias Nauel Leiva. Leiva do boku. Już jest 90. minuta, za chwilę się dowiemy, ile będzie doliczonego czasu gry. 4 minuty. A teraz ręka chyba nabita. Nie pisze sobie. Ma ręki. Teraz rusza z kontrą Górnik. Damian Rasak. Rasak nie tam do przodu, ale dobrze odebrał mu piłkę Peter Pokorny, choć sędzia Kwiatkowski widzi, że jest tutaj faul. Nienaturalna decyzja, bo wydawało się, że czysto piłkę odebrał Słowak. Trybuny się podniosły, można powiedzieć. No i teraz niecenzuralny słowa Jacek Magiega znów ukarany żółtą kartką. Na pewno będzie ta kwestia poruszana na konferencji prasowej, którą możecie obejrzeć na naszym kanale. Jednak nie Jacek Magiega, kto jest ze sztabu. To chyba żółta kartka dla jednego z trenerów, nie dla trenera Sikorskiego, zdaje mi się. No ale no nie ma co się dziwić. Każdy by się zagotował na miejscu któregoś ze szkoleniowców czy piłkarzy Śląska. Niezrozumiałe teraz decyzje Kwiatkowskiego. Rzut rożny, rzut wolny dla Górnika. A do końca już tylko 4 minuty. Na krótko rozegranie do Enaliego, Enali. Ale dobrze, wysoko podszedł do niego Schwarz i nie dał mu swobody, którą tak bardzo lubi piłkarz Górnika. I teraz piłka w środkowej strefie. I odzyskali Wrocławianie, będzie kontra. 3-2 i faulowany to nie Gwiżdżek, Tomasz Kwiatkowski po raz kolejny. Dziwna bardzo decyzja Tomasza Kwiatkowskiego. Dwie takie sporne sytuacje, wydawało się, że podobne to było do akcji, kiedy faulował Peter Pokorny, ale teraz przy piłce Kapralik do Jokoty. Jokota, jest Rasak. Rasak piętką do Jokoty, Jokota. Przepraszam, to Enali dośrodkowuje w pole karne, ale dobrze Paluszek oddala zagrożenie w kierunku Exposito. Ten prawie wygrał tutaj tą piłkę. Sędzia też nie gwiznął. A nie? Nie gwiznął. Tak pokazał ręką w niezrozumiały sposób. Teraz Łukasz Bejger mocno wybija piłkę, jak najdalej od bramki. I walczy Exposito. Na Erika Exposito. Ten walczy. Pogadził sobie Triantafylopoulos. Jeszcze niecałe 2 minutki do końca tego meczu. Górnicy atakują, są już na połowie Śląska. Enali, no ma dużo miejsca teraz. Żukowski ani nie podbiega, dopiero teraz Bejger, uwaga, wybija Paluszek. No Żukowski trochę słabo pracuje w defensywie. Nie po raz pierwszy zresztą. Jest Rasak, wrzutka w pole karne, dokręcona. Nauel, uwaga, czy zdąży? Nie, nie zdążył Leszczyński, będzie rzut rożny dla Górnika. Będzie to wyśmienita okazja. I zobaczymy, jak nam się ta akcja potoczy. Ponad minutę wzmagają się gwizdy na Tarczyńskiej Arena. I teraz już piłka ustawiona w narożniku pola karnego, w narożniku boiska. Jest dośrodkowanie Janży, mocno wstrzelona piłka. I Leszczyński wyłapuje futbolówkę. Nie śpieszy się teraz Śląskowi. I teraz zmaga się dobrze doping z trybuny B, który motywuje piłkarzy. Jeszcze niecała minuta, wybija Leszczyński bardzo daleko do swojego kolegi po fachu, do Bielicy. Ale długo ta piłka leciała, na pewno czas mija. Jeszcze 40 sekund. Już upływają nam tutaj te sekundy i jest mało, żeby Śląsk tutaj wygrał po raz 8 w tym sezonie i zrobił coś historycznego. Teraz Czyż strzela i gol! Dla Górnika, niestety w końcu.
końcówce, 30 sekund do końca, Szymon Czyż, to co Adam mówił przed chwilą. Dysponuje mocnym uderzeniem z dystansu i śmierdziała mi ta bramka w powietrzu, niestety nie chciałem o tym mówić, ale na to wychodzi, że wspaniała passa się kończy, jest duży niedosyt. Wszystko, na co napracował się Śląsk Wrocław przez całe spotkanie, rgnęło w gruzach, tak naprawdę przez kilka sekund. Długa piłka, dopadł do Nieczyz, huknął z woleja, nie mógł nic zrobić Leszczyński. I chyba nawet nie ma co tutaj mówić o jakichś kontrowersjach, które mogłyby uratować Śląsk Wrocław, bo na to pewno było nie w tej akcji, na pewno nie w tej akcji, tutaj wszystko było prawidłowo. I niestety Śląsk najprawdopodobniej nie utrzyma tej swojej passy. Koniec meczu. Śląsk w ostatnich sekundach, tak naprawdę w ostatniej sekundzie, stracił prowadzenie, stracił kolejne 3 punkty. Piłkarze załamani, większość siedzi na murawie, tyle pracy i wszystko legło w gruzach tak naprawdę w końcówce. Już w głowie przygotowywałem sobie mowę motywacyjną tak naprawdę po zakończeniu tego meczu o tych 8 zwycięstwach, a tu nagle bach, bramka 1-1 i to wszystko nam się tak zmieniło tak naprawdę w przeciągu pstryknięcia palcem. No niestety Jacek Magiera jeszcze nie pokonał swojego dobrego kolegi Jana Urbana, był dzisiaj tego bardzo bliski. Śląsk dzisiaj zasłużył na te 3 punkty, ale no niestety, taka jest piłka, ostatnia akcja. Szymon Czyż, najaktywniejszy w tej drugiej połowie po stronie Górnika Zabrze, świetna zmiana, no i dał tutaj Janowi Urbanowi dużo argumentów, żeby na pewno na niego stawiał w kolejnych meczach. Dzisiaj to on ratuje honor Górnika Zabrze, który cierpi w tym sezonie. Można powiedzieć żartobliwie, że co los dał w poprzedniej kolejce po tym słupku, Kajetana Szmyta teraz odebrał przy tym uderzeniu Szymona Czyża. No i co? My zapraszamy po tym spotkaniu na konferencję prasową Jacka Magiery oraz Jana Urbana na naszym kanale YouTube. Już za chwileczkę rozpocznie się nasza transmisja. Zapraszamy także w poniedziałek o 19.47 na nasz pokój na Twitterze, na Sektor Śląska, gdzie będzie chociażby Krzysztof Banasik, Marcin Sapun, ja, Kacper Cyndecki oraz oczywiście prezes Patryk Załęczny. No i co, Adam? Dziękujemy Państwu. Dziękujemy i żegnamy się z Wami. Komentował dzisiaj dla Was ten mecz Adam Mokrzycki oraz Kacper Cyndecki. Dziękujemy bardzo, życzymy miłego dnia.